Współproducentem naszego podcastu jest Candy. Cześć! W 50. odcinku podcastu No Nie Gadaj witają Was bardzo serdecznie Grzegorz i Kamil. Zróbcie sobie kawę, herbatę, yerbę, oczywiście zapnijcie pasy i jedziemy. Trochę to trwało, mieliśmy nagrywać wcześniej, ale przypętała się zaraza, która niestety trochę pokrzyżowała nam plany, ale jesteśmy i nagrywamy, cali i zdrowi. I co tam się wydarzyło ciekawego? Przez te 2 miesiące ostatnio? No myślę, że z miesiąc. Z miesiąc, dobra, okej. Okay. No to nie, to teraz zauważyłeś mi strasznie to, co miałem w głowie. Chociaż przez ostatni miesiąc, no wiesz, co u mnie się wydarzyło? Ja jestem starym działkowcem teraz, więc tak naprawdę nic innego no się u mnie... czekam, właśnie czekam na segment działkowy. Segment działkowy, no działeczka, no tak, od razu człowiek szczęśliwy, jak pomyśli o tej działeczce. Wiesz co, no możemy porozmawiać o tym, jakim, nie wiem, skurwysyństwem jest ćma bukszpanowa na przykład teraz. Tylko nie wiem, czy chcesz o tym słyszeć. Ja nie jestem w temacie zupełnie, jeśli chodzi o działki, więc cokolwiek znaczy, powiesz, nawet jeśli zmyślisz nazwę jakiegoś warzywa albo szkodnika, z którym masz problem, to prawdopodobnie mnie złapiesz na tym. Bo... Nie no, wiesz, bo to jest bardzo, bardzo ciekawa rzecz, bo ćma bukszpanowa to jest w ogóle jakieś takie cholerstwo, które dopiero się pojawiło od parę lat temu w ogóle w Polsce. Jest strasznym dziadostwem, bo to atakuje, jak sama nazwa wskazuje, bukszpany. A tak się złożyło, że masz bukszpany na działce. A tak się niestety, nie? No, piękny bukszpan, naprawdę tak. Wspaniały bukszpan, a tu nagle go otwierasz, znaczy wiesz, te gałęzie odgarniesz, a tam w środku no dziadostwo, nie? Bigos, Saigon. A tam dosłownie Saigon. Człowiek tylko usiadł i się popłakał. Tak naprawdę nic więcej nie pozostało robić, bo tak naprawdę jest to takie dziadostwo, na które nie ma 100% odpowiedzi tak naprawdę, jeżeli chodzi o jakieś opryski czy cokolwiek takiego. Że są możliwości, żeby to wyplenić, ale nie ma 100% szans. Tak naprawdę na każdym preparacie też przeczytasz, że jakby nie ma 100% pewności, że to zadziała. Czyli nie? W czasach, w których latamy w kosmos, podbijamy kolejne planety, rozszczepiamy atom, to nie jesteśmy w stanie zwalczyć ćmy bukszpanowej. Nie. Jeśli ktoś z naszych słuchaczy też akurat jest działkowcem, to niech podzieli się swoimi sposobami na ćmę bukszpanową, bo faktycznie no, wychodzi na to, że to faktycznie dziadostwo. Nie, to jest tak no, straszna rzecz. Bardzo hejtuję. Niby to jest jakieś tam... Nie, to nie jest zwierzątko, to zwierzątko my szanujemy, to jest taki pasożyt straszny, o Jezus Maria, jak normalnie, kanalia, jak o tym mówię, to mnie normalnie aż wiesz, aż mi żyłka pęka dosłownie tutaj w szyi. No zdenerwowałeś mnie na samym początku, znaczy sam się zdenerwowałem, przypominam sobie o ćmie bukszpanowej. A oprócz bukszpanu, co jeszcze tam? Masz jakieś, no wiesz, no to jakieś tam śliweczki, jabłuszka, boróweczki, winogrona, wszystko. O, winogrona nawet. Słuchaj, no musisz zajrzeć, tylko musimy to dokończyć. Jeszcze jesteśmy w trakcie remontu i ogarniania tego, żeby to wyglądało, no, nie mogę się jak doczekać. Ma wyglądać. Zaprosimy cię na pewno, zanim pozbędziemy się ćmy bukszpanowej, bo to może trochę potrwać. Ale może ty będziesz miał jakiś pomysł, jak na to spojrzysz, dziadostwo. No, czekamy na wasze rekomendacje, co można zrobić z ćmą bukszpanową, bo faktycznie no, wychodzi na to, że to straszne dziadostwo. Co jeszcze? No, no wiesz, no, póki co na tej działce co najwyżej siedzę w tym domku i ogarniam jakieś kwestie takie gdzieś elewacyjne, powiedzmy gdzieś ogarniania altanki, etc., więc książkowo, filmowo to powiem ci, że jestem trochę w czarnej dupie, więc mam nadzieję, że ty mnie jakoś tam uratujesz, podratujesz jakimś dobrym poleceniem czegoś, bo jeśli chodzi o mnie, to znaczy ja w ogóle tak sobie wynotowałem trochę rzeczy, które skonsumowałem kulturalnie na Disney Plus. Jest kolekcja Spidermana, to oglądałem, to jest, na pewno, ale to są stare filmy. Jest kolekcja Spidermana też, ale rzucił mi się w oczy film Chip i Dale. O, uwielbiałem za dzieciaka. Tak, miałem ja tak samo, Brygadę RR uwielbiałem.
I w ogóle bardzo jakby znam ten cały lore uniwersum Brygady RR. I wyszedł nowy film, jakby na platformę Disney+, wyszedł film o Chipie i Dale'u. I tak z ciekawości włączyłem, nie spodziewając się niczego konkretnego, a tym bardziej jakiegoś fantastycznego. I muszę powiedzieć, że to jest sztos. O. Naprawdę. Film zrobiony, znaczy to jest w ogóle film bardziej kierowany właśnie do takich ludzi mniej więcej jak my, czyli takich, którzy kojarzą powiedzmy Chipa i Dale'a właśnie gdzieś tam bardziej z dzieciństwa, jednocześnie mają dość dużą powiedzmy wiedzę, jeśli chodzi o popkulturę i tak dalej, inne bajki Disneya, ale te stare bajki Disneya. To jest w pełni animowany film, czy jakby tam gdzieś te postacie są? No właśnie to jest takie mieszane, bo to jest częściowo 3D, częściowo 2D. No koncepcja w ogóle jest szalona i w ogóle cały pomysł na film jest szalony. Nie chcę spoilerować, bo naprawdę każda rzecz, która tam się pojawia, jest bardzo często takim zaskoczeniem i takim smaczkiem i tak dalej. Ale naprawdę, zwłaszcza jeśli ktoś lubi animację Disneya i lubi Brygadę RR i, no i ten cały lore disneyowski, łącznie, i tu należy zwrócić uwagę też na te, łącznie z tymi takimi powiedzmy słabszymi rzeczami, bo też jest dużo odniesień do jakichś takich niszowych rzeczy, do podrób bajek Disneya, filmów Disneya, tak? I naprawdę mega polecam Chipa i Dale'a, jest super i to jest dla mnie taki rodzynek, który w ogóle okazał się przepyszny, a w ogóle się nie spodziewałem. Ale jak wspomniałeś o szalonych rzeczach, które się tam też dzieją, to teraz sobie przypomniałem, że zacząłem serial na Netflixie, on się nazywa chyba Echo, coś takiego. Aha. Jest totalnie popierdolony. Ale to jest co? Jezus Maria. Wiesz co, to jest jakiś taki serial niby o bliźniaczkach, z których jedna jakby zaginęła, druga zaczyna ją szukać, później się okazuje, że ono się w trakcie życia, tak? Jakby co rok w rok się zamieniały jakby swoimi życiami, coś tam, jedna zaczęła coś ukrywać. Powiem ci tak, tam się tak dziwne rzeczy dzieją, że ja totalnie nie wiem, o co chodzi. Mhm. I chyba muszę sobie to rozrysować i tak jak w Darku się można było rozrysować wszystko, tak. Ale tam można było fajnie, wydaje mi się, że tam w Darku było wszystko zrobione rzeczywiście w punkt i na koniec rzeczywiście się spojrzałeś w tył i mówisz, kurde, rzeczywiście wszystko się zgadzało, oni mieli wszystko zaplanowane do przodu, a tutaj jakoś tak tego dla nie tych, czuję. Którzy nie kojarzą, to w serialu Dark na Netflixie, nie w Darku, że Darek. Aha, no tak. No ale no, znam kilku Darków, to są takie szalone postacie. Trzeba często sobie rozpisać, tak, żeby ogarnąć, o co chodzi. Jeśli chodzi o jakieś tam inne rzeczy, oglądałem Baza Astrala, ogólnie recenzje są dość podzielone, ale ja się bawiłem całkiem dobrze, to znaczy to był też taki trochę seans, że tak, może nie, że patrzyłem jednym okiem, ale tak powiedzmy, tak bardziej w tle i całkiem przyjemnie mi się oglądało. Dużo ludzi ma zastrzeżenia do tej animacji, ale mi się w miarę podobała. No i byłem w kinie na tym nowym Torze Love and Thunder i niestety szału nie ma. To znaczy bardzo czekałem na Natalie Portman w roli Mighty Thor i ona robi robotę. Znaczy no w ogóle sam fakt widzieć ją widzieć Jane Foster jakby jako Thor, no to jest naprawdę coś fantastycznego i na to czekałem bardzo. Uwielbiam w ogóle ten wątek cały Jane Foster w komiksach, więc jest dużo odniesień do komiksów, to znaczy no, to jest wprost inspirowane jakby historią z komiksu, wręcz jest to adaptacja historii z komiksu, ale niestety szału nie ma, to znaczy jest ten wątek miłosny, bardzo taki charakterystyczny, ale jeśli chodzi o ten taki przyjemność samego, nie wiem,
tej walki, tego, jak nie wiem, w tych wszystkich Transformersach lubisz, jak te wielkie roboty się nawalają, tak? I tak samo w Torze, nie wiem, chcesz zobaczyć te walki, te wielkie bitwy i tak dalej. No to tutaj nie bardzo. Niektóre żarty są powtarzane do ożygania i trochę szkoda, to znaczy aż dziwne, bo Taika Waititi jest takim reżyserem, który fajnie czuje ten humor. Ostatnio sobie właśnie przypomniałem Jojo Rabbit. Akurat, no na przykład. Jest jego, no, to jest świetne przecież, nie? No zresztą w głównej roli, powiedzmy, jest Taika Waititi, nie? I się rozczarowałem, ale może dlatego, że miałem zbyt duże oczekiwania. To znaczy, to nie jest tak, że ten film jest zły, że jest beznadziejny, tak? To znaczy, no, to jest jednak Marvel i pewne jakby poprzeczka jest postawiona dość wysoko i oczekiwałem może zbyt dużo, no ale nie jest najlepiej. To znaczy, na przykład Ragnarok mi się dużo bardziej podobał, a tutaj jakoś tak byłem taki rozczarowany. To jest niestety trochę takie smutne i mam wrażenie, że ostatnimi czasy coś... Ja właśnie tak chyba to superbohaterskie kino zacząłem oglądać też jednym okiem. Tak wydaje mi się, że trochę te wszystkie filmy są takie same tak naprawdę. One mniej więcej gdzieś tam podobny jest szablon i chodzi o to, żeby dobrana walanka była pod koniec. Nie wiem, czy ja tego szukam w filmach, żeby po prostu widzieć dobrą bitkę, nie? Ja dobrze się, wiesz, dobrą bitkę miałem, nie wiem, w podstawówce, jak się bioniklami naparzałem, nie? Bionikle, to było coś pięknego. To była rzecz, no. To? No bo tak no. Wspomniałeś o tych Transformersach i od razu mi lampka się zapaliła o bioniklach i dlatego tak z rozrzewnieniem o tym pomyślałem, że bioniklę były super. No. To były bitwy. Albo kapsułach, ten zapach. Albo jak otwierałeś tego nowego bionikla i ten zapach. A pamiętasz nie wiem, czy to były Pokémony, czy coś takie, te twistery takie, co tak, w chipsach mogłeś znaleźć, takie areny były specjalnie, tak, że kręciłeś takie bączki. No. To były bitwy w podstawówce, kurczę. Albo tazosami, na przykład jak musiałeś, brałeś z kolegą dwa tazosy i odbijałeś o ziemię, i które spadnie na tą... Ale zwłaszcza bionikle, to dla mnie naprawdę... Pamiętam, że byłem strasznie zajarany tym. I one tak w pewnym momencie zniknęły, nie? To znaczy, dlaczego? Dlaczego? Kurwa! Dlaczego? Nie rozumiem, no. Przecież to naprawdę... Tam też takie podróby były dziadowskie, nie? Czasami nie, się zdarzało. No tak, ale no te prawdziwe bionikle właśnie w tych takich kapsułach i te żywioły, które one tam miały. Oj, to było coś pięknego, naprawdę. Bionikle, byłem wielkim fanem tych klocków. Tak, to jest to. Robert Lewandowski w Barcelonie. O, proszę bardzo, zapomniałem o kąciku futbolowym. No rzeczywiście, Robert Lewandowski w Barcelonie. Wydaje mi się, że się trochę spóźniliśmy już chyba, wszyscy o tym powiedzieli, nawet za dużo pewnie. No, pewnie tak. Gdziekolwiek, wiesz, otworzysz lodówkę i tam wychodzi Robert Lewandowski. Więc wszyscy o tym powiedzieli. Oglądałem ostatni mecz i rzeczywiście fajnie tam wyglądał. Widać, że gości umie w piłeczkę. Kopnąć coś tam prosto. No, mnie też to cieszy, to znaczy tym bardziej, że był to jego cel, tak? To znaczy no, spełnił gdzieś tam swoje marzenie, czy tam swój plan rozwoju dalszej kariery. Sama półka klubu, to jakby jeżeli spojrzysz jakby sportowo, teraz raczej Bayern jest sportowo wyżej niż Barcelona, ale jeżeli spojrzysz na samą Barcelonę jako na markę, tak, i przychodzi... Więcej niż klub, nie? No, okej. Przechodzi tam Lewandowski jednego dnia tam gdzieś jakieś totalne miliony dodatkowych gdzieś tam followersów na Instagramie, czy wiesz, te koszulki są sprzedawane i gościu nagle staje się totalnie rozpoznawalny. Więc jeżeli on by chciał właśnie rzeczywiście wygrać tą złotą piłkę w końcu, co powinien gdzieś tam wcześniej już dostać, no wiadomo, jakie tam były animozje. Mam nadzieję, że na przykład w tym roku, z racji tego, że na przykład ukraińska liga się nie skończyła, no to jakby też złota piłka nie zostanie oddana, no bo może ktoś by strzelił tam z 50 bramek na końcu sezonu na przykład, nie? No bo takie było wytłumaczenie chyba w 2020 roku, że francuska liga jakby nie dotrwała do końca, tak? No to dlatego nie wręczamy złotej piłki, no bo ktoś mógł z tej francuskiej ligi strzelić 150 bramek w ostatnich trzech kolejkach na przykład i wygrać, nie? No to tak samo może tutaj gdzieś tam, wiesz, nie znam wielu drużyn z ukraińskiej ligi, życzę jak najlepiej. Na Legii chyba gra Szachtar, ile się nie mylę, z Realem będzie grał. Tak. Real
przyjedzie do Warszawy. Tak. No. No, przyjedzie do Warszawy i będzie to jedyny... Powtórka z rozrywki. Jedyny mecz na Łazienkowskiej, no, nie? Kurczę, z tych europejskich pucharów. No tak, no ale kiedyś, roku. Wiesz, ale jeszcze niedawno ten mecz z Realem, to tam przecież... Tak. Tam się działy rzeczy. Tam były tam cuda. Piękne rzeczy tam się działy. Tam było blisko cudu nad Wisłą. Pamiętam, jak ten mecz oglądałem. Pamiętam ten mecz i naprawdę był, no, jedna z tych takich kibicowskich, wielkich chwil. Tak samo jak ta porażka z Borusją wcześniej, nie? A. Byłem też w Łodzi. No to o tym trzeba wspomnieć na pewno. Tak. Byłem w Łodzi na weekend i muszę powiedzieć, że bardzo miło spędziłem czas. No to jak zawsze w Łodzi. Tak. Przede wszystkim bardzo mocno polecam Muzeum Kinematografii w Łodzi. Jest super. Zwłaszcza jeśli ktoś lubi... Kinematografię. Kinematografię przede wszystkim, ale zwłaszcza jakieś, powiedzmy, takie starsze polskie filmy. To jest bardzo dużo, nie wiem... Można przeczytać fragmenty scenariuszy, można zobaczyć jakieś różne rekwizyty z filmów, no nie mówiąc już o takich, nie wiem, klasykach jak King Size, czy co tam, Faraon, czy Historia kina w Popielawach. Dobrze mówię? Chyba tak to się nazywa. No dużo, dużo różnych polskich filmów, też tych nowszych, ale w większości, powiedzmy, tych starszych. W tym budynku, w którym jest muzeum, była kręcona Ziemia Obiecana. No można zobaczyć te wnętrza, powiedzmy, pałacowe, kostiumy z filmów. Naprawdę, naprawdę bardzo fajna rzecz. Jest całe piętro poświęcone kreskówkom polskim. Jest Bolek i Lolek, Muminki te polskie, Miśko Largol. No dużo, dużo, dużo fajnych rzeczy. Jest kolekcja plakatów z tej polskiej szkoły plakatu, którą ja po prostu uwielbiam. Jest tego naprawdę sporo. O, w palmiarni też byłem. Bardzo miłe miejsce, zwłaszcza jeśli ktoś właśnie lubi roślinki, a teraz dużo jest takich, mam wrażenie, że nie wiem, chyba w trakcie pandemii dużo ludzi tak zaczęło jakieś tam właśnie uprawiać, no powiedzmy kolekcjonować różnego rodzaju rośliny, takie doniczkowe, tak bardziej. No wiesz, mówiąc, no, ty już jesteś na wyższym levelu tego skilla. Nie, no znaczy mi się wydaje, że to jest po prostu kwestia tego, że dojrzewamy, dorastamy i jakby znajomi wszyscy też dojrzewają, dorastają, a jakoś tak gdzieś to lubowanie się właśnie w kwiatkach i w tym wszystkim, jakby wydaje mi się, że to też trochę przychodzi z wiekiem. Znaczy to jest jedno, ale wydaje mi się też, że teraz jest taka trochę też moda na różnego rodzaju właśnie takie rośliny. Florystyka. Zresztą dużo też sklepów się takich otwiera, nie jakby kwiaciarnie typowo, tylko sklepy z różnymi roślinami takimi, powiedzmy, doniczkowymi. No i tam jest bardzo dużo różnych roślin i można sobie je oglądać z każdej strony. No ciekawa wizyta w Łodzi, naprawdę Łódź polecam. Niestety nie udało mi się pójść na grób Ślepego Maksa, bo znaczy nie poszedłem w ogóle tam, bo zacząłem czytać opinie na temat tego cmentarza, gdzie on leży, że podobno są jakieś straszne problemy z dostaniem się na ten cmentarz i chyba ta lokalna społeczność żydowska nie za bardzo chyba sobie życzy, żeby tam ludzie chodzili, więc mówię, no jak mawiał Nikodem Dyzma, jak ktoś mnie drzwiami wyrzuca, to ja oknem wchodzić nie będę. A jeśli sobie nie życzą, no to co ja mam się tam pałętać, zwłaszcza, że no jakby to nie jest nic ważnego, tak? Nie odwiedzam grobu bliskiego, tylko po prostu poszedłbym sobie na grób Ślepego Maksa, nie wiem, zrobił kilka zdjęć i się zawinął stamtąd, więc to nie była jakaś wyższa potrzeba. Dlatego tyle, ale pochodziłem też trochę po tych miejscach, które tam gdzieś tam opisywałem w historii ślepego Maksa. No to, że ty vloga jakiegoś z tego nie zrobiłeś, taki, wiesz, byś był influencerem, no może, takim totalnym. No może możemy kiedyś zrobić objazdówkę. Wycieczkę po śladami ślepego Maksa, no bo jest dużo miejsc, które no można wskazać i budynki, które wciąż istnieją, chociaż no ta knajpa Kokolewole, w której doszło do jakby tego słynnego morderstwa, egzekucji, którą przeprowadził Ślepy Maks, to, no to ten budynek już nie istnieje. Ale jest tam taki
przynajmniej do niedawna był jeszcze taki mural upamiętniający jakby ślepego Maxa. No tak, no jakby to ja tylko w skrócie, bo teraz jak przypomniałeś o tym kąciku wyjazdowym, ja pamiętam, że przed ostatnim odcinkiem w trakcie bajdurzenia wspominałem o tym, że ceny na hotele nad morzem są straszne i z uwagi na to kupiłem namiot. To taka przestroga, jak ktoś pierwszy raz jedzie pod namiot, to może po prostu lepiej udać się na pole namiotowe, a nie od razu na dziko. Taka moja sugestia mała. Ale... Nie będę tego rozwijał. Niech każdy sobie doda sam 2 do 2 i niech każdy sobie, wiesz, niech każdy to zinterpretuje w swój sposób. Okej, okay. Dobra, no to... Tak, to jest, wiesz, to jest bardzo, bardzo kreatywna, wiesz, możliwość teraz, żeby ludzie w komentarzach na przykład pisali, co tam mogło się wydarzyć rzeczywiście, co pod tym namiotem tak. Mogło się wydarzyć, że jednak lepiej gdzieś skorzystać z tego pola namiotowego, gdzie jest trochę bezpieczniej, jest tam gdzieś dostęp do wody, wiadomo, łazienka, to woda wszystko. Woda przydatna rzecz. Woda bardzo nawet przydatna nad morzem. Nawet nad morzem. Szczególnie nad morzem. Dobra, w takim razie przechodzimy do sedna. Hej, zanim jednak przejdziemy do historii kryminalnych, chciałem tylko powiedzieć, że nasz podcast powstaje przy wsparciu patronów i dzięki waszym wpłatom możemy się dalej rozwijać, inwestować w sprzęt i coraz śmielej patrzeć w przyszłość. W zamian za wsparcie możesz liczyć na wiele fantastycznych nagród i korzyści, takich jak unikalny, numerowany certyfikat patrona, dzięki któremu możesz szpanować na dzielni, pocztówkę na Halloween, plakat, czy dostęp do serwera na Discordzie, na którym możesz z nami gadać o wszystkim, wymieniać się z nami memami, z kotami i dyskutować na temat holenderskich wiatraków. Jeśli wciąż się zastanawiasz, to wejdź na patronite.pl/nonigadaj i zobacz, co dla Ciebie przygotowaliśmy. Pozdro z wiatraka. Okej. Okay. Dawno nie było kalendarium, więc jako, że dzisiaj będzie o sprawie z roku 1949, to patrzymy sobie w kalendarz, co ciekawego się wtedy wydarzyło. Już 1 stycznia ma miejsce bardzo ważne wydarzenie, bo zostaje wtedy zakończona wojna między Pakistanem a Indiami. Gdy jednak postanowimy trochę więcej o tej wojnie poczytać, to znajdziemy ją pod hasłem Pierwsza wojna indyjsko-pakistańska, co oznacza, że to niestety nie jest tą jedyną wojną indyjsko-pakistańską. No i faktycznie, no jeśli ktoś... No chyba, że ktoś na zaś po prostu, że tak nazwał. No. I faktycznie będzie tych wojen aż 3, a jeśli ktoś ogarnia tamtejszą geopolitykę, no to wie, że ten konflikt tak naprawdę trwa jakby nieprzerwanie od wielu, wielu lat. I póki co nie zanosi się na jego zakończenie. 20 stycznia na drugą kadencję zostaje wybrany prezydent USA Harry Truman. W całej historii świata broń atomowa w celach bojowych została użyta tylko 2-krotnie i oba przypadki zostały zatwierdzone przez tego sympatycznego pana, co nie jest zbyt dobrym wpisem w CV. 22 lutego w Wiedniu na świat przychodzi 25-krotny zwycięzca Grand Prix i 3-krotny mistrz Formuły 1, Niki Lauda. Jeśli ktoś chce poznać historię tego fantastycznego kierowcy, to polecam naprawdę świetny, a mało popularny film pod tytułem Wyścig z Danielem Brühlem i Chrisem Hemsworthem w rolach głównych. Chyba już kiedyś coś o nim mówiliśmy, jak mówiłem coś o Formule 1. Naprawdę film jest świetny i nawet dla ludzi, którzy nie interesują się tym sportem, czy w ogóle motorsportem, to mam wrażenie, że po prostu film jako film jest naprawdę świetną historią. 24 marca ma miejsce rozdanie Oscarów. Po raz pierwszy nagrodę za najlepszy film zgarnia produkcja spoza USA i jest to Hamlet w reżyserii Laurence'a Oliviera.
Oliver nie zgarnia co prawda nagrody za reżyserię, ale za to dostaje statuetkę dla najlepszego aktora, bo w filmie jest też odtwórcą tytułowej roli. Co ciekawe, nagrodę za najlepszy scenariusz otrzymuje film The Search, opowiadający o małym chłopcu, który ocalał z obozu w Auschwitz i postanawia odnaleźć swoją matkę. Zdjęcia do filmu nie były realizowane w Polsce, ale interesującym faktem jest to, że dwoje polskich aktorów grają w tej produkcji. Jest to Leopold Borkowski i aktorka Nina Nattel. 4 maja podczas podejścia do lądowania o mur Bazyliki Superga rozbija się samolot Fiat G212 lecący z Lizbony do Turynu. 27 pasażerów i 4 członków załogi ginie na miejscu. Wśród tych pasażerów znajduje się 18-osobowa drużyna piłkarska FC Torino, członkowie sztabu, pracownicy klubu i dziennikarze. 2 dni po katastrofie włoska federacja piłkarska ogłasza FC Torino mistrzem Włoch. Z propozycją takiego rozstrzygnięcia wyszły zresztą wcześniej już Inter, Milan i Juventus, czyli 3 drużyny, które znajdowały się wtedy w tabeli pod liderującym Torino. Do dzisiaj zresztą Torino co roku chyba organizuje takie jakby obchody honorujące tych piłkarzy i działaczy, którzy tam wtedy zginęli. 18 czerwca w Warszawie na świat przychodzą bracia Lech i Jarosław Kaczyńscy. Za to 2 dni później świat zostaje zaszczycony narodzinami Lionela Richiego. 15 lipca w mieście Prym w Niemczech ma miejsce gigantyczna eksplozja podziemnego składu amunicji, po której zostaje głęboki na 20 metrów krater. Wybuch praktycznie zmiata z planszy całe miasto, a tylko dzięki sprawnej ewakuacji umiera w katastrofie zaledwie 12 osób. Siła eksplozji jest tak gigantyczna, że szczątki żadnej z tych ofiar nie zostają nigdy odnalezione. Przyczyny katastrofy do dzisiaj są niewyjaśnione, a ten olbrzymi krater do dzisiaj jest widoczny, można go zwiedzić po prostu. 12 sierpnia w Glasgow na świat przychodzi jeden z najwybitniejszych gitarzystów wszechczasów, Mark Knopfler. 4 września 1949 roku pochodząca z Królewca, polskiego pięknego miasta, Marta Hoiwer opracowuje cudowny wynalazek i jest nim currywurst, czyli smażona kiełbasa z sosem curry i frytkami. No, muszę przyznać, że jest to taki mój jedzeniowy guilty pleasure. Jestem entuzjastą tej potrawy i zadowalam się wegetariańską opcją i jeśli ktoś chce spróbować, to mogę w komentarzach polecić wam miejscówki w Berlinie z currywurstem. Berlińczycy do tego stopnia postanowili uhonorować currywursta i kobietę, która wynalazła currywursta, że w miejscu, w którym mieszkała, jest tabliczka, która upamiętnia jakby to miejsce. A do niedawna w Berlinie było Muzeum Currywursta, gdzie by można było poczytać na temat historii tego wszystkiego. A w Królewcu? I tak dalej. Jak to w Królewcu wygląda? W Królewcu wydaje mi się, że średnio. Jesteś w stanie polecić coś w Królewcu? Nie byłem nigdy w Królewcu niestety, ale może się uda za jakiś czas. No. 1 grudnia przychodzi na świat Pablo Escobar. Ten Pablo Escobar, którego raczej wszyscy znają. No i w 1949 roku, nie mogło tego zabraknąć, piłkarskim mistrzem Polski zostaje Gwardia Kraków, a królem strzelców Teodor Anioła, zawodnik kolejarza Poznań, późniejszego Lecha Poznań. Mistrzem Polski w skokach narciarskich za to jest słynny Stanisław Marusarz, którego nazwisko, imię nosi teraz Skocznia. Okej, no to jeśli chodzi o kalendarium, to tyle. Jak zwykle ciekawy rok. Bardzo ciekawy rok. Bardzo ciekawy rok. Tak, dobry rocznik rzeczywiście. Ja nie mam kalendarium, więc tradycyjnie bez rozmowy, bez ustaleń udało nam się. Coś pięknego. Miasto Camden dzieli od Filadelfii tylko rzeka Delaware, która jest jednocześnie granicą między stanami New Jersey i Pensylwania. Osada od drugiej połowy XVII wieku przez 2 kolejne stulecia stanowiła przede wszystkim węzeł handlowo-transportowy dla miejscowego przemysłu futrzarskiego, oczywiście w cudzysłowie przemysłu futrzarskiego, no bo mówimy tutaj o XVII wieku.
W XIX wieku Camden jednak zaczęło dynamicznie nabierać na znaczeniu. Punktem przełomowym dla rozwoju miasta okazało się przyłączenie go do jednego z pierwszych w USA połączeń kolejowych. Dzięki niemu kapitał z dalszych zakątków USA zaczyna spływać do miasta, co przyczyniło się do jego szybkiego rozwoju i nawet ci, którzy lokowali swoje pieniądze po drugiej stronie rzeki w Filadelfii, która powiedzmy zawsze była tym większym miastem, no to musieli skorzystać z terminali promowych należących do Camden, przez co jakby skapywało to bogactwo z Filadelfii do Camden. Z czasem w mieście zaczął powstawać też niezależny przemysł drzewny, przemysł szklany, ale też fabryki świeczek, powozów, a nawet fabryka parówek wieprzowych. W 1840 roku populacja miasta wynosiła zaledwie niecałe 3,5 tysiąca mieszkańców, by w ciągu następnych 30 lat wzrosnąć prawie sześciokrotnie do 20 tysięcy. W 1891 roku otwiera się też ogromny zakład produkcyjny Campbella i może to wielu coś mówić i słusznie, bo miasto słynie właśnie z tego zakładu produkcyjnego i jest to firma, która do dzisiaj robi puszki ze słynną zupą Campbella, którą uwiecznił Andy Warhol na swoich słynnych tych grafikach. Ja zupy Campbella też nie próbowałem i chyba ona w ogóle nie jest dostępna w Polsce, chyba że w jakichś takich sklepach typowo, które importują typowo amerykańskie jakieś jedzenie. Ja nie jestem nie jara mnie totalnie, nie jarają mnie zupki kupne ani parówki wieprzowe, to chyba tym bardziej. No, to znaczy jest to pewnego rodzaju symbol, bardziej nie tyle sama zupa, co jakby grafika Andy'ego Warhola. Jest to oczywiście taki symbol tego pop-artu, którego ojcem był Andy Warhol. Można sobie sprawdzić, ile w ogóle to jest niesamowite i podobno do dzisiaj jest to mega popularny produkt w Stanach. I nawet na Wikipedii tam jest napisane, że jakieś ogromne ilości Amerykanie tej zupy spożywają. To, nie wiem, Amerykanie mają dziwne gusta kulinarne, to trzeba akurat im przyznać. Nie Amerykanie o naszych gustach kulinarnych powiedzieliby to samo, ale... Oj, ale jakby taką kapustkę kiszoną sobie zjedli. Ci Polacy to dziwnie w ogóle zupy w puszkach nie jedzą żadne. Nie mają... Ile oni mają smaków zupy w ogóle w puszkach? Jakieś w ogóle... Barszcz, rosół i to wszystko. A tam jest, nie wiem, czy cały czas te wszystkie smaki są dostępne, prawdopodobnie nie, ale no, próbowałem sobie przeczytać, ile tych różnych odmian zupy było i no, naprawdę robi wrażenie. Na początku XX wieku Camden jest już miastem przemysłowym i to tak przez duże P, bo ilość jego mieszkańców przewyższa 100 tysięcy, a gigantyczne zakłady zatrudniają ogromne rzesze robotników. Liczby co do ilości zatrudnionych w nich osób robią niemałe wrażenie. Na przykład fabryka RCA Victor, zajmująca się produkcją gramofonów oraz płyt do tych gramofonów, zatrudnia wtedy 12 tysięcy pracowników. Dla odmiany w stoczni New York Shipbuilding zatrudnienie znajduje aż 30 tysięcy osób. No i to właśnie w tej stoczni w 1931 roku zwodowany zostaje słynny krążownik USS Indianapolis, którego bardzo smutne losy znają ci, którzy oglądali film Szczęki. Jest tam taka słynna scena. Jak ktoś nie widział albo nie zna, to można sobie obejrzeć ją nawet na YouTubie. No i jest to autentyczna historia. Ponad stuletnie plany, by połączyć dwa miasta oddzielone rzeką, zostają zrealizowane dopiero w 1926 roku. Oczywiście mówimy cały czas o Camden i Filadelfii. Jak sobie spojrzymy na mapę, to w sumie to wygląda jak jedno miasto. To jakby to było jak Warszawa, tak? Że jest lewobrzeżna i prawobrzeżna. A tak naprawdę jest to jedna aglomeracja, a tak naprawdę dwa miasta, które są oddzielone rzeką. Co więcej, dwa miasta leżące w dwóch różnych stanach. Ciekawe bardzo. To jest bardzo ciekawe. I właśnie w tym 1926 roku zostaje otwarty Delaware River Bridge. Nie wspominałbym o tym, gdyby nie to, że jego głównym architektem i jakby całym mózgiem, projektantem tego wszystkiego jest nie kto inny jak urodzony w Bochni Rudolf Modrzejewski. Syn wybitnych polskich aktorów. Zaznaczam, Polak. Polak, rodak.
syn wybitnych polskich aktorów Heleny Modrzejewskiej i Gustafa Zimajera. Jeśli mało wam ciekawostek, to przy najbliższym rodzinnym obiedzie możecie zabłysnąć jeszcze dalej szeroką wiedzą na temat faktu, że Helena Modrzejewska, ta słynna polska aktorka, w 1876 roku wyemigrowała do USA, gdzie kontynuowała karierę teatralną i szybko zyskała dużą popularność, obracając się w towarzystwie największych amerykańskich sław. Takich historii było trochę z tych takich, powiedzmy, przedwojennych aktorów. Zaznaczam, Polka, to była Polka. Polka, rodaczka. Zaprzyjaźniła się między innymi z aktorskim małżeństwem Barrymorów, a nawet została matką chrzestną ich córki. Ta córka nazywała się Ethel Barrymore i uwaga, jest ona cioteczną babką współcześnie znanej nam aktorki Drew Barrymore. O kurde. Którą znamy z filmów E.T., Batman Forever czy Krzyk. Czyli tak jak teraz każdy Polak, no mam nadzieję, że każdy, jak ogląda jakiś film, to czeka do napisów końcowych, żeby szukać polskich nazwisk, tak. Teraz będzie wiedział, że to nazwisko tak. Też gdzieś tam gdzieś powiązane tak, gdzieś z tak. Polską. Jest, jest. Drew Barrymore, tak, ale to jeszcze nic. Jeszcze nie koniec. To jeszcze nic. Jakby tego było mało, imię wspomnianego inżyniera... Ale to jeszcze brzmi, to jakby tego było mało. Ona kupowała u tego, w sklepie mięsnym, gdzie równocześnie też kupował, wiesz, James Dean. Tam. Imię wspomnianego inżyniera Rudolfa Modrzejewskiego nosi most fordoński na Wiśle. No tak! Mówię, skądś pamiętam, skądś kojarzę to nazwisko. No właśnie, no właśnie. Więc... No nie jest to najpiękniejszy most. Nie jest to, nie jest to najpiękniejszy most, ale nawet na wjeździe jest taka płaskorzeźba jakby tego Rudolfa Modrzejewskiego. Jest, coś takiego. Więc macie już odpowiednią garstkę ciekawostek. Kurczę, no powiem ci, że jestem totalnie zadowolony z dzisiejszego dnia. No, więc jeśli nie widzieliście mostu na Wiśle, mostu fordońskiego imienia Rudolfa Modrzejewskiego, to niczego nie tracicie, ale macie ciekawostkę, że... Ale fajnie, fajnie, bo w mojej historii też jest trochę taka wrzutka o Bydgoszczy, więc fajnie. Dzisiaj naprawdę super. Super, jest motyw wydaje mi się, że Bydgoszcz zasłużyła na to, żeby być motywem przewodnim 50. odcinka naszego podcastu. Zasłużyła. Tak. W latach 30. Stany Zjednoczone wchodzą w recesję, którą znamy z podręczników historii jako wielki kryzys i niestety Camden również staje się jego ofiarą. Miasto tylko dzięki rozwiniętemu przemysłowi nie bankrutuje, ale jest tak źle, że pracownicy zatrudnieni przez miasto przez pewien czas nie dostają pensji w dolarach, ale w takiej walucie zastępczej, którą można wykorzystywać tylko na terenie Camden i jego najbliższej okolicy. To znaczy dostajesz hajs jakby fikcyjny trochę i nie możesz sobie pojechać do innego stanu i go wydać w żaden sposób. Jest to w innym stanie, jest to po prostu papierek, który możesz sobie podetrzeć tyłek. Zakłady produkcyjne jednak wciąż oferują pracę dla mieszkańców i tak naprawdę prawdziwy kryzys ma dopiero nadejść. Od początku lat 50. przez następne lata rozpoczyna się postępujący proces deindustrializacji i jednoczesnej depopulacji miasta. Ekonomiczny upadek Camden skutkuje w 1999 roku tym, że władze miasta ogłaszają bankructwo, które finalnie na szczęście nie dochodzi do skutku tylko dlatego, że stan New Jersey rzuca koło ratunkowe w postaci 60 milionów dolarów takiej dotacji, powiedzmy. I ona, tylko ona pozwala utrzymać się niegdysiejszej potędze przemysłowej na powierzchni. Beznadziejna sytuacja ekonomiczna ma też oczywiście wpływ na jego mieszkańców. Z Camden stopniowo wyprowadza się biała klasa średnia, a pozostają ci, których zazwyczaj nie stać po prostu na przeprowadzkę. Przede wszystkim osoby czarne i latynosi. Według spisu powszechnego z 2020 roku biali mieszkańcy miasta stanowią zaledwie 4% całej populacji Camden. Gdybyśmy dzisiaj postanowili przespacerować się jego ulicami, chodzilibyśmy po jednym z najbiedniejszych miast w całych Stanach Zjednoczonych. I być może ktoś sobie tak pomyśli, no okej, no Stany są najbogatszym krajem na świecie, więc bycie najbiedniejszym miastem w najbogatszym kraju na świecie, no to może nie jest tak źle, no ale niby tak, ale nie do końca. Według spisu powszechnego z 2020 roku prawie 25 tysięcy osób, czyli 30% mieszkańców Camden, żyje poniżej granicy ubóstwa. Mediana dochodów gospodarstwa domowego wynosi zaledwie 2300 dolarów miesięcznie. Dla porównania te same dane dla całego stanu New Jersey wynoszą odpowiednio 9% i 7100 dolarów, więc różnica jest bardzo duża.
Nie trudno się domyślić, że bieda skutkuje też wysokim stopniem przestępczości. Jedno z najbiedniejszych miast USA jest też jednym z najniebezpieczniejszych. W samym 2020 roku w mieście doszło do ponad 2700 przestępstw, czego ponad 40% z nich to przestępstwa zakwalifikowane jako te brutalne, czyli gwałty, morderstwa i rozboje. Odsetek samych morderstw również należy do najwyższych w całym kraju. Władze Camden wielokrotnie podejmowały próby rewitalizacji miasta i przywrócenia mu dawnego blasku, ale niestety póki co wszystkie podobne próby kończyły się głównie niepowodzeniami. Pod filmami na temat Camden gdzieś tam na YouTubie czy forach o mieście można czytać niekończące się wątki na temat panującego w mieście brudu i poczucia beznadziei. Zawsze jak przygotowuję się do sprawy, to zwiedzam okolice na Google Mapsie i szczerze mówiąc rzadko kiedy się zdarza, że trafiasz teoretycznie do sporego miasta w kraju rozwiniętym, tak? I widzisz na przykład ludzi śpiących na ulicach, nie? Albo jakieś spalone budynki w centrum miasta, albo wręcz miasteczka ludzi w kryzysie bezdomności, gdzieś tam w jakichś namiotach pod mostami i tak dalej. Robi to jakieś koszmarne wrażenie i aż trudno sobie wyobrazić, że w takim kraju jak Stany Zjednoczone, tak, najbogatszym kraju na świecie, są takie sytuacje. Jakbyś to zobaczył, nie, w Grudziądzu na przykład, nie? To wtedy by było takie. Ale co najlepsze, w Grudziądzu takich rzeczy nie ma. No mówię, bardziej logiczne było to zobaczyć w Grudziądzu. Czy tak, wydawać by się mogło, że w mieście jakimś bardzo biednym, tak, byłoby to bardziej logiczne, ale mam wrażenie, że w Polsce aż tak dużego, może nie byłem wszędzie i nie widziałem wszystkiego, ale mam wrażenie, że takich obrazków nie ma, że idziesz ulicą centrum miasta i leżą ludzie na tych ulicach, którzy nie mają domu i nie mają gdzie się podziać, tak? No, straszne. Ale historia, o której dzisiaj opowiem, nie rozgrywa się w tym współczesnym Camden, ale pod sam koniec tej 200-letniej prosperity, o której opowiadałem. Chyba nigdy tego nie robiłem, ale chciałbym też ostrzec, że historia jest brutalna i zawiera dość szczegółowy przebieg wydarzeń, przykrych wydarzeń, wyjątkowo przykrych. I jako, że wiem też, że dla niektórych ludzi budzi to jakiś szczególny dyskomfort, to ostrzegam też, że w tej historii ofiarami też będą osoby nieletnie, dzieci. Przenosimy się do roku 1949, a dokładniej na skrzyżowanie ulic River Road i 32nd Street. Jest 6 września, krótko po godzinie 9 rano. Spacerując po okolicy zobaczylibyśmy tętniącą życiem dzielnicę Cramer Hill. Przy tej jednej przecznicy zauważylibyśmy spore nagromadzenie różnych niewielkich przedsiębiorstw. Idąc od Bergen Avenue, od razu poczulibyśmy przyjemne zapachy z małej włoskiej restauracji na rogu. Gdybyśmy nie mieli ochoty akurat na włoską kuchnię, to od razu po drugiej stronie ulicy dostrzeglibyśmy duży szyld baru Engels, wychodzącego naprzeciw naszym potrzebom. Spacerując zaraz obok, minęlibyśmy pralnię z młodą dziewczyną za ladą i niewielki dom, z którego może doszłyby nas odgłosy dziecięcych zabaw. Kilka kroków dalej stanęlibyśmy przed zakładem szewskim i przylegającym do niego salonem fryzjerskim. Przez witrynę lokalu dostrzeglibyśmy drewnianego konika służącego za atrakcję dla najmłodszych klientów i siedzącego na nim małego chłopca, którego strzyże uśmiechnięty mężczyzna. Kontynuując przechadzkę, pewnie dotarłby do nas zapach smażonych jajek z mieszkania na piętrze, tuż pod nieczynnym sklepem. Może usłyszelibyśmy też strzępki rozmów przy śniadaniu. Zaraz obok na rogu minęlibyśmy niewielką aptekę i krzątającą się w niej parę właścicieli. Tak naprawdę w sklepie oprócz leków można kupić też słodycze, napoje, a nawet lody. To jest w ogóle ciekawy chyba taki typowo amerykański koncept, bo konsultowałem to też z naszą koleżanką, która powiedzmy siedzi w tych amerykańskich klimatach, stanowych klimatach i powiedziała, że w Stanach jest trochę tak, że apteka jest taką żabką, że tam możesz kupić wszystko, nie? Że dlatego wydawało mi się to dziwne, że w aptece możesz kupić lody, Coca-Colę i słodycze, tak? Ale nawet jak sobie wpiszesz w Google Grafika, to jest pełno takich tych. Podobno to był taki koncept,
po części też dlatego, że firmy farmaceutyczne też produkowały napoje. No między innymi Coca-Cola przecież była sprzedawana właśnie w aptekach na początku. Podobnie było z 7-Upem jako lekiem na kaca, nie? Stając przed apteką, minęlibyśmy się z mężczyzną, który zaparkował tuż pod szyldem Coca-Coli i wszedł do środka, by kupić coś zimnego do picia. Po drugiej stronie ulicy zobaczylibyśmy tak zwany American Store, czyli prekursora współczesnego supermarketu. Gdybyśmy nie chcieli dać zarobić ani sympatycznym Włochom, ani właścicielowi baru Engels, wystarczyłoby, że przeszlibyśmy przez przejście dla pieszych i moglibyśmy zaopatrzyć się choćby w puszkowaną zupę Campbella w naszym ulubionym smaku. Cramer Hill prawdopodobnie wydałoby się nam całkowicie spokojną, normalną okolicą i nic nie zapowiadałoby, że dosłownie za kilka chwil rozpęta się tu prawdziwe piekło. Piekło, które miesiącami tliło się tuż pod powierzchnią pozornie przyjemnego i uczynnego sąsiedztwa. Potrwa ono dokładnie 12 minut i pochłonie aż 13 ofiar. Howard Unruh przychodzi na świat 21 stycznia 1921 roku i jest pierwszym z dwójki dzieci Sama i Freddy. 3 lata później rodzinę powiększy jeszcze młodszy z braci James. Howard rozwija się w miarę prawidłowo, choć później w aktach sprawy zostanie odnotowane, że dość długo trwało przyzwyczajenie go do korzystania z nocnika i dopiero po upływie 16 miesięcy zaczął mówić i chodzić. Ale oprócz tego wszystko jest w porządku. Podczas gdy w życiorysach słynnych morderców zazwyczaj nie trudno znaleźć wydarzenia, które zdecydowanie można by zakwalifikować jako trudne dzieciństwo, to w wypadku Howarda warunki, w których dorasta, są normalne, zwłaszcza jak na ówczesne standardy. W domu nie stosuje się choćby kar cielesnych, co na tamte czasy jest wręcz niespotykane. Podobnie jak w tamtych czasach w Polsce. Zresztą w Polsce do niedawna było to raczej dość powszechne. Może nawet teraz jest o zgrozo. Zazwyczaj, gdy jeden z braci coś nabroi, jest wysyłany do swojego pokoju, by przemyślał swoje zachowanie, ale nigdy nie kończy się to jakimś laniem, tłuczeniem, pasem, czy nie wiem, biciem, czy innym kopaniem, nie wiem. Jest to normalna rodzina. Rodzeństwo żyje ze sobą w zgodzie. 3-letni Howard nie jest zazdrosny u młodszego brata, nie rywalizuje z nim, a rodzice nie dają dzieciom odczuć, że faworyzują któregokolwiek z nich. Małżeństwo Freddy i Sama nie należy jednak do zbyt szczęśliwych. Mężczyzna łapie się różnych kiepsko płatnych prac. Jest szoferem, złotą rączką, taksówkarzem, mechanikiem samochodowym oraz pracuje czasami na stacji benzynowej. Na żadnym z tych stanowisk nie zostaje zbyt długo i często nie ma go w domu. Mieszkają wtedy w Camden, w niewielkim mieszkanku na rogu Westfield Avenue i 27th Street. Gdy Howard ma mniej więcej 12 lat, jego rodzice żyją już w separacji. Powie później jednemu z psychiatrów, że jego zdaniem to przede wszystkim on przyczynił się do ich rozstania. Chłopiec ma na tyle silną więź z matką, że często chce z nią spać, czego dla odmiany nie znosi jego ojciec, który wracając późnym wieczorem z pracy nie może położyć się do łóżka z własną żoną. Sam w końcu znajduje pracę jako kucharz na pogłębiarkach, co niejako w sposób naturalny dzieli małżonków na długi czas. Mężczyzna czasami pojawia się w domu na noc lub na weekend, ale niewiele to zmienia. Kilka lat później Sam i Freda podpisują oficjalne dokumenty separacyjne. Wtedy też ojciec Howarda obliguje się do wypłaty alimentów w kwocie $21 tygodniowo. Kobieta nie chce być w pełni jakby zależna od byłego męża, powiedzmy obecnego, ale byłego męża. Nie chce być zdana na jego łaskę i decyduje się podjąć pracę w miejscowej fabryce mydła. Dzięki tym dodatkowym funduszom może wynająć większe mieszkanie z małym ogródkiem przy River Road. Howard jest nieśmiałym i wycofanym dzieckiem. W kronice licealnej przy jego zdjęciu widnieje krótki opis mówiący o tym, że chłopak ma masę przyjaciół. W rzeczywistości wcale tak nie jest. Co prawda jest lubiany, ale z żadnym z rówieśników nie nawiązuje jakiejś bliższej relacji. Poświęca się za to swoim pasjom, a są nimi filatelistyka i konstruowanie modeli pociągów. No raczej zajęcie dla samotników, to nie jest... Nie są to ekstrawertyczne pasje. Ciężko kolegów zaprosić na wspólne układanie modeli. Raczej tak. Czy
oglądanie znaczków. Tak. Jakby no offense dla kogoś, kto zbiera znaczki, nie, ale, nie, ale nie, jednak nie. Jest to bardziej wyciszające niż, nie wiem... Niż granie Fortnite'a albo, nie wiem. Chociażby. Howard wyjątkowo nie grał Fortnite'a ani w Minecraft'a, ani nie wiem. Roblox jest chyba jeszcze taka gierka. Tak. Ale to jest nowe. Tego nie było. Tego nie było. Tego nie było. Nie było, nie kiedyś było. Kiedyś tego nie. Absolutnie a nie skąd? Było. To jest dopiero teraz. Więc to jest ja dopiero teraz. To jest na... Wie pani co? To jest teraz na czasie. To jest w modzie. Oprócz tego Howard jest też osobą głęboko wierzącą i gorliwie praktykującą. Jako młody chłopak nie opuszcza żadnej mszy, a nawet poza kościołem sąsiedzi często widują go z Biblią pod pachą. Dużo czasu spędza na czytaniu, studiowaniu Biblii. Gdy w 1939 roku kończy liceum, najpierw podejmuje pracę w drukarni, a później w miejscowej stoczni marynarki wojennej. Dwa lata później, rankiem 7 grudnia 1941 roku, 8000 km na południowy zachód od Camden, japońskie lotnictwo przeprowadza atak na amerykańską bazę wojskową Pearl Harbor na Hawajach. Uderzenie zadaje Amerykanom ciężkie straty, ale jednocześnie mobilizuje kraj do dołączenia do światowego konfliktu, co staje się faktem już na następny dzień. Rok później w stoczni w Camden do armii zgłasza się też Howard i szybko ląduje na froncie. Zostaje przydzielony do 342 Batalionu Pancernego, będącego częścią 3 Armii generała Pattona. Jego rola w źródłach jest opisywana jako tank gunner, więc teoretycznie jest to działo nowy, ale jak się wczytać w ten przebieg służby i jakby opis tego, co on robi, między innymi z jego listów, to wychodzi na to, że on obsługiwał głównie ten karabin maszynowy na czołgu. Ale nie jestem specjalistą, jeśli chodzi o tego typu rzeczy, więc jeśli mamy wśród słuchaczy ludzi, którzy znają się na amerykańskich militariach z czasów II wojny światowej, to chętnie posłucham, a już w ogóle jeśli... Bo próbowałem też znaleźć historię tego batalionu, w którym on był, żeby jakby odtworzyć, gdzie dokładnie walczył i tak dalej, ale też mi się to nie za bardzo udało, więc jeśli ktoś ma taką wiedzę i potrafi to jakoś odtworzyć i sprawdzić, to chętnie posłucham. No i na ile tank gunner to był, bo z jednej strony mógł być to ten celowniczy w czołgu, tak? W zależności podobno też od rodzaju czołgu, czy to jest czołg ilość tam osobowy, czy ilość tam osobowy. Nie wiadomo, na jakich czołgach konkretnie jeździł, znaczy jakich używał Howard. Ale z tego wynika, że głównie jego zadaniem było obsługa tego takiego karabinu maszynowego na czołgu. I tak mi się wydaje, ale jeśli ktoś... Znaczy, niech ktoś się odezwie, tak? No bo z Grzegorza opisu wychodzi, że ta historia będzie niekompletna, jeżeli nie będzie wiadomo, kim jest... Wydaje mi się, że żeby być takim działonowym w czołgu, to potrzeba jakiegoś takiego dłuższego chyba szkolenia też. To znaczy, że to nie jest tak, że zgłaszasz się do armii i mówią, zobacz, tutaj jest czołg, tu wsiadaj, tu masz ten i strzelasz, nie? Tylko, że to jakoś, tak mi się wydaje, może, nie wiem, nigdy nie byłem w wojsku i nigdy nie byłem w czołgu. Podobno, wiesz, Rosjanom dawali karabin bez amunicji, mówi, że kolega ma amunicję obok, nie? Więc... No, więc różnie się podchodzi w różnych armiach gdyby i to było wojsko, batalionach. Gdyby to było wojsko rosyjskie, czy tam radzieckie w tamtych czasach, to wydawałoby mi się to może całkiem mi się to kleiło, ale wydaje mi się, że może w wojsku amerykańskim trochę to inaczej wyglądało. Jeśli ktoś ma na ten temat wiedzę, to niech opowie, bo faktycznie wbrew pozorom służba Howarda w trakcie II wojny światowej będzie miała bardzo duży wpływ na jego późniejsze życie. No i Howard jako żołnierz trafia do Włoch, Francji, Austrii, Niemiec, a także do Belgii, gdzie bierze udział w słynnej bitwie o Ardeny. Przebieg służby tego niepozornego, szczupłego chłopaka jest opisywany przez dowódców w samych superlatywach. Jak się okazuje, nie jest on tylko wyjątkowo sprawny w zadaniach bojowych, ale też nie przeszkadza mu wojskowa dyscyplina. Nie pije, nie pali i nie ma z nim żadnych problemów. Co zauważają też jego przełożeni, Howard w ogóle nie korzysta też z tych takich domów publicznych wojskowych, które gdzieś tam są organizowane nawet przez dowódców, tak, żeby
No, żeby zwiększyć jakoś, morale. Żeby zwiększyć morale, tak? Że Howard jakby nie... I nie ma też takich, no nie wiem, no, takie rzeczy na wojnach się dzieją, jakieś gwałty na ludności lokalnej czy coś. Howard jest grzecznym chłopcem, tak? Ale te domy publiczne organizowane przez generałów to chyba właśnie są takim trochę na zasadzie leki prewencji przed tym, żeby później nie dochodziło tak. Właśnie do takich gwałtów. Tak, tak, tak. To jest też przemyślane pod tym kątem. Tak, tak, tak. No, no właśnie, właśnie dlatego, żeby gdzieś tam, nie wiem, gubię mi mówić o takich rzeczach, no nie wiem, jakby rozładować jakieś napięcia takich żołnierzy, tak? W taki sposób, a nie w jakiś brutalny czy przemocowy typowo sposób, tak? Podobno tak było, że na froncie jakby organizowano po prostu specjalnie tego typu miejsca dla żołnierzy i z tego typu miejsc nie korzystał rzekomo Howard. Nawet w czasie wojny, gdy z wielu ludzi wychodzą te najgorsze cechy, Unruh wolne chwile spędza na czytaniu Biblii, pisaniu pamiętnika i listów. Gdy jeden z jego kolegów pewnego razu zerka do zapisków chłopaka, zauważy, że ten szczegółowo opisuje okoliczności, w których zabił każdego wrogiego żołnierza, notując przy tym miejsce, datę i czas. Do Fredy, czyli matki Howarda, trafiają liczne listy od syna, w których ten również szczegółowo opisuje koszmar wojny. Pisze między innymi, że najgorsze są eksplodujące czołgi, a zwłaszcza towarzyszący temu zapach i deszcz kończyn wyrzuconych wysoko w powietrze. W jednym z listów pisze, tu cytat, dlaczego Bóg chce, żebym zabijał ludzi? Wczoraj widziałem, jak eksplodowała głowa jednego z żołnierzy. Jeśli usłyszysz coś na temat Szenoń, nie mów, że cokolwiek ci o tym pisałem. Wspomniana przez Howarda belgijska wioska to miejsce, w którym amerykańscy żołnierze dokonali egzekucji 80 niemieckich jeńców wojennych. Z zapisków wynika, że chłopak brał w tych wydarzeniach udział. Trudno powiedzieć, czy tylko był świadkiem, czy brał w tym czynny udział. Co ciekawe, na temat tej masakry nie ma nawet polskojęzycznego artykułu na Wikipedii. No, trochę historię piszą zwycięzcy. W 1945 roku 24-letni Howard zostaje zwolniony ze służby z honorami, choć w czasie wojny nie awansował powyżej stopnia starszego szeregowego. Gdy Howard był zajęty strzelaniem do nazistów, jego młodszy brat James zdążył się ożenić i wyprowadzić już z domu przy River Road. Chłopak wprost z frontu trafia do niewielkiego mieszkanka, w którym przebywa, mieszka z matką. Próbuje wtedy jakoś ułożyć sobie życie na nowo, jednak tak jak wielu weteranów ma z tym poważne problemy. Zaczyna między innymi studiować farmację na Temple University w Filadelfii. Zaczyna też spotykać się z dziewczyną, którą poznaje w kościele. No ale wszystkie te próby wyjścia na prostą kończą się porażką. Studia rzuca zaledwie po 3 miesiącach, a z dziewczyną zrywa po upływie niecałych 2 lat. Howard wciąż zdaje się żyć swoimi wojennymi doświadczeniami. Jego pokój pełen jest fotografii czołgów i różnych militarnych pamiątek, między innymi karabinów, pistoletów i bagnetów. Nie rozstaje się też ze swoimi wojskowymi butami, które stają się nieodłącznym elementem jego ubioru. Trochę jak taki fanatyk wędkarstwa, tylko że w stronę czołgów. W wolnych chwilach, a ma ich bardzo dużo, schodzi do piwnicy, gdzie poświęca się swojej nowej pasji. Tam urządza improwizowaną strzelnicę. Ściany pomieszczenia wykłada stosami gazet, które służą jednocześnie za kulochwyty i szczelne wygłuszenie. No i potrafi godzinami trenować swoją celność. Trudy z odnalezieniem się w powojennej rzeczywistości potęguje fakt, że Howard nie jest zbyt lubiany w sąsiedztwie. Często zresztą wchodzi w spory z okolicznymi mieszkańcami. Jedne bywają poważne, a inne błahe. Problemem jednak jest to, że chłopak nawet te najdrobniejsze sprzeczki postrzega jako jakiś niewybaczalny dyshonor. Trzeba jednak przyznać, że wielu sąsiadów wyraźnie daje mu się we znaki. Ci niepytani o zdanie często decydują się wyrazić swoją opinię na jego temat. Chłopak słucha, że jest mamin synkiem, nierobem i pasożytem żerującym na matce, która haruje w fabryce, podczas gdy ten się obija.
Robi tak między innymi miejscowy fryzjer Clark Hoover i Thomas Zegrino, właściciel pralni. Podobnych uwag w stosunku do chłopaka dopuszcza się też Dominik Latella, właściciel włoskiej restauracji na rogu, który nazywa chłopaka gangsterem. Wtóruje mu w tym Joe Hamilton, który mieszka dwa domy dalej i twierdzi, że Andrew już dawno powinien siedzieć w więzieniu. Ma to związek głównie z tym, że on właśnie strzela w tej swojej piwnicy, bardzo często chodzi z bronią przy w kaburze, tak? I no, nie podoba się tym sąsiadom. Z drugiej strony Howard przez długi czas pamięta nawet drobne jakieś nieporozumienia. Nie daje mu spokoju choćby fakt, że w jednym ze sklepów źle wydano mu resztę, co również zakwalifikował jako element ciągnącej się jakby masowej nagonki na niego. To jednak nie wszystko. Z racji tego, że dom, w którym mieszka Howard, nie ma własnego wyjścia na ulicę, to można z niego wyjść tylko bocznymi furtkami. Albo przez podwórko mieszkających obok Cohenów, albo przez zarośniętą błotnistą działkę. W razie czego też załączę do posta naszego na Facebooku mapkę, którą przygotowałem. Oho. Nie będzie to niestety mapka z tych takich śmiesznych, ale po prostu pokażę wam mniej więcej... Pan Maruda przyszedł, niszczyciel dobrej zabawy. Trochę tak, jestem niszczycielem dobrej zabawy, ale też tam po prostu będziecie mogli zobaczyć, jak to mniej więcej wygląda. Myślisz, że ktoś będzie chciał to oglądać, że to jest śmieszne. Dobra, wstawię jakiegoś Grzegorza Halama gdzieś. Nie, no, wstaw taki, wiesz, taki obrazek, że ktoś się na przykład wywraca na bananie. Na przykład, albo chłopa przebranego za babę. O nie, no tego to nie, to bez przesady. Bo ktoś boki sobie zerwie. Nie. No i Cohenowie z tego faktu doskonale zdają sobie sprawę, więc często na złość Howardowi zakazują mu korzystać z tej swojej furtki. I chłopak jest zmuszony przedzierać się wraz z matką przez zarośla i błoto przy każdej okazji, kiedy tylko chce wyjść z domu po prostu. Cohenowie często narzekają też na to, że chłopak za głośno słucha muzyki, a dla odmiany ich syn Charles często dla zabawy wali w ściany i gra na trąbce tylko po to, żeby wkurzyć swojego sąsiada. Kolejnym człowiekiem, który zachodzi za skórę Howardowi, jest miejscowy szewc John Pilarczyk. Polak. Znaczy przynajmniej pochodzenia polskiego, bo nie pisze się tak tego po polsku, tylko Pilarchik, CH. No i ten podczas jakichś prac budowlanych nie dość, że zablokował tą jedyną furtkę, z której mógł korzystać Howard i jego matka, zablokował ją w taki sposób, że po prostu zwalił tam jakąś kupę żwiru czy czegoś, więc on już nie mógł w ogóle wychodzić ze swojego domu. To jeszcze podczas tych prac remontowych uszkodził rynny w taki sposób, że wszystko, co podczas ulewy spływało z dachu, płynęło do piwnicy rodziny Anru. No co, można sobie wyobrazić, że wkurzyło również Howarda. Jako doświadczony działkowiec powiem, korzystać z beczek, korzystać z deszczówki. Deszczówka to jest złoto i skarb największy. Tak, to prawda. Coraz bardziej się o tym przekonujemy, że woda to jest cenny skarb, zwłaszcza czysta woda. Szewc ponadto oprócz tych rzeczy, o których wspomniałem, na przykład miał też w zwyczaju na przykład wyrzucać śmieci przez płot na podwórko Howarda, co również mu nie odpowiadało. No mogło mu się nie spodobać lekko. Wiesz, no bardzo dziwne. Znaczy ja mieszkam w bloku, więc to już w ogóle by było dziwne, jakby sąsiad mi przez okno śmieci na balkon rzucał. To już w ogóle by było totalnie dziwne, ale nawet w takim domku jednorodzinnym wydaje się dość... No mogłoby dojść do jakichś niesmasek. Tam sysi jakiś mały. Pewnego dnia zresztą Howard postanawia zemścić się na szewcu, łamiąc i rozrzucając deski, które Pilarczyk składuje na swoim podwórku. Bo... Ale jest takim typowo polskim sąsiadem, widzę. Planuje ich użyć do budowy czegoś, no tak jak w tym amerykańskim stylu, że się to buduje z takich dech, znaczy z takich... No z drewna się buduje ten stelaż, tak? No to właśnie te deski, to drewno mu tam Howard rozpieprza po podwórku, żeby się na nim zemścić. Jeszcze innym razem chłopakowi wchodzi w drogę Carl Sorg, nastolatek korzystający od czasu do czasu ze sklepu
mieszczącego się w tym samym budynku, co mieszkanie rodziny Anru. Pewnego dnia Sorg sprzedaje tam choinki, które oświetla kolorowymi świątecznymi lampkami, no ale szybko okazuje się, że nastolatek kradnie prąd od swoich sąsiadów i to też doprowadza Howarda do szału. Była taka gra kiedyś fajna, Sąsiedzi z piekła rodem. Tak, super to była gra, no naprawdę. Bardzo, bardzo lubiłem tą grę. No to tak trochę Howard może się czuć jak ten właśnie, jak ten, nie pamiętam tam imion. Też nie pamiętam, ale no był ten gościu, któremu cały czas coś się tak się wkurzał, jak tam się okazało. Może też się była opcja, może też była opcja, że tam wyrzucasz mu śmieć na podwórko. Największą nienawiść do sąsiadów budzi jednak w chłopaku fakt, że ci wytykają go palcami i obrażają ze względu na to, że podejrzewają go o bycie osobą homoseksualną. W latach 40. utrzymywanie jednopłciowych stosunków seksualnych za zgodą obu stron jest surowo karane długoletnimi wyrokami więzienia. Publiczne wyśmiewanie takiej osoby jest więc nie tylko jej napiętnowaniem w ówczesnym skrajnie homofobicznym społeczeństwie, ale też narażeniem jej na po prostu trafienie do więzienia. Howard faktycznie jest gejem, gdy przekonał się o swojej orientacji, postanowił zerwać ze swoją dziewczyną, by jej nie ranić, co wspominałem wcześniej. Często jeździ na drugą stronę rzeki do Filadelfii, gdzie spotyka się z różnymi mężczyznami, często tylko na niezobowiązujący seks. Wtedy nieoficjalnym miejscem schadzek miejscowych homoseksualistów jest kino Family Theater przy Market Street. Trudno powiedzieć, czy Thomas Zegrino rzeczywiście spotkał Howarda w dwuznacznej sytuacji z innym mężczyzną, czy po prostu wszystko wymyślił. Fakty są jednak takie, że w całym sąsiedztwie z lubością od pewnego czasu zaczął rozpowiadać, że chłopak jest gejem i na głos w towarzystwie innych obrażać go, gdy ten choćby po prostu przechodził ulicą. Przyzwyczajenia z wojny są wciąż żywe w Howardzie. Między innymi dalej prowadzi swój pamiętnik, w którym szczegółowo opisuje prawie każdy dzień. Z czasem służy on jeszcze innym celom. Chłopak opisuje w nim swoje spotkania z mężczyznami w Filadelfii, a także przygotowuje listę sąsiadów, którzy są jego wrogami. Trafia na nią łącznie 10 nazwisk, a przy nich tajemnicze skrótowe adnotacje red.wts lub dndr. Później uda się ustalić, że oznaczają one retaliate when time suitable oraz do not delay retaliation, czyli zemścić się w odpowiednim momencie i nie zwlekać z zemstą. W poniedziałek 5 września Howard postanawia zakończyć batalię o korzystanie z podwórka sąsiadów. Wycina wraz z ojcem i jeszcze jednym znajomym rodziny dziurę w płocie na tyłach swojej posesji i wstawia tam niewielką furtkę, która ma na zawsze rozwiązać problem i zakończyć jakby te spory z Coenami. Wieczorem tego samego dnia chłopak planuje udać się do Filadelfii. Tam jest umówiony z Vanem, chłopakiem, którego poznał niecały miesiąc temu i od tamtego czasu regularnie się spotykają. Mają pójść na randkę do kina na podwójny seans kryminałów. Są to dwa filmy, I Cheated the Law i The Lady Gambles. Nie są to jakieś znane filmy, no ale wtedy w ogóle był... Podobno to jest jakaś taka specyfika tych lat, tam 40., 50., że był tak zwany double feature, czyli za cenę jednego filmu szło się na podwójny seans i były tak, że to było normalne. Ciekawa rzecz. No, można było sobie dwa filmy obejrzeć po taniości. Autobus, którym chłopak ma się udać na spotkanie, przyjeżdża później niż zwykle i w wyniku tego zjawia się na miejscu mocno spóźniony. Dywana po prostu nie ma już na miejscu. Howard jest zrozpaczony, ale zostaje w kinie. Siedzi tam przez 3 seanse. Nie będzie później w stanie wytłumaczyć, dlaczego spędził tam aż tyle czasu. Wraca do domu około godziny 3 w nocy i orientuje się, że ktoś wyrwał dopiero co zainstalowaną furtkę z zawiasów, niszcząc przy tym ogrodzenie. To zdarzenie jest iskrą, która trafia na beczkę prochu. Nie interesuje go nawet, kto dopuścił się tego aktu wandalizmu. Howard właśnie decyduje się, by w końcu wymierzyć sprawiedliwość na swoich zasadach. W nocy z poniedziałku na wtorek nie śpi ani sekundy. Leży w łóżku i obmyśla plan. Wstaje około godziny 8, kąpie się, goli, zakłada białą koszulę, muchę i swój najlepszy dwurzędowy brązowy garnitur. Gdy wchodzi do kuchni,
Freda od razu zauważa, że jej syn jest dziwnie nieobecny. Howard je śniadanie, po czym schodzi do piwnicy. Ma w planach zabić matkę, by ta nie była świadkiem tego, co za chwilę ma się wydarzyć. Gdy jednak staje nad jej głową z ciężkim kluczem w ręce, nie jest w stanie odebrać jej życia. Kobieta przerażona zachowaniem syna natychmiast ucieka z domu. Howard nie traci czasu. Bierze swojego 9-milimetrowego Lugera, zapasowy magazynek załadowany 8 nabojami, a także upycha kilkanaście sztuk amunicji po kieszeniach i wychodzi na ulicę. Jest 9:20 rano, gdy pojawia się u szewca, 27-letniego Johna Pilarczyka. Ledwo przekracza próg jego zakładu i od razu bez słowa strzela do mężczyzny, najpierw w brzuch, a później w głowę, po czym wychodzi. Kilka sekund później otwiera drzwi salonu fryzjerskiego, w którym Clark Hoover strzyże 6-letniego Orisa Smitha, siedzącego na białym drewnianym koniu. Chłopiec już na następny dzień ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej. W środku znajduje się matka 6-latka i kilkoro innych dzieci czekających na swoją kolej. Gdy Howard wchodzi do środka, kieruje się w stronę Hoovera. Lufę pistoletu przykłada jednak najpierw do piersi chłopca i naciska spust. Zaraz po tym z bliska strzela też do Hoovera. Pomimo tego, że w środku znajdują się inni ludzie, ten zdaje się ich nie zauważać. W ułamku sekundy matka Orisa zrywa się z krzesła i z krzykiem podbiega do umierającego syna. Andrew w milczeniu wychodzi i kieruje się w stronę apteki. Jej właściciel, 40-letni Maurice Cohen, słysząc strzały, wychyla się przez drzwi wejściowe, by zobaczyć, co się dzieje. Gdy jednak zauważa sąsiada z pistoletem w ręku idącego w jego stronę, natychmiast chowa się w środku i biegnie na górę, by ostrzec swoją rodzinę. W progu apteki Howard staje twarzą w twarz z Jamesem Huttonem. Poznaje go, jest to 45-letni agent ubezpieczeniowy, który kilkukrotnie bywał w ich domu. Mężczyzna nigdy nie miał zatargów z chłopakiem, w aptece znalazł się zupełnie przypadkiem. Wszedł tam tylko na chwilę, by kupić coś zimnego do picia przed rozpoczęciem pracy. Howard, chcąc, by ten zszedł mu z drogi, mówi: przepraszam pana. Hatton nie reaguje na polecenie, a przynajmniej nie robi tego wystarczająco szybko. Natychmiast padają dwa strzały, jeden skierowany w klatkę piersiową mężczyzny, drugi w jego głowę. Agent ubezpieczeniowy w białym garniturze pada martwy w progu apteki. W tym czasie Maurice Cohen jest już w mieszkaniu na górze. Jest tam jego 38-letnia żona Rose, 63-letnia matka Minnie i 14-letni syn Charles. Mężczyzna wydaje swojej rodzinie polecenie, by ci się gdzieś ukryli, po czym wychodzi przez okno na dach werandy. Howard bez słowa przechodzi nad nieruchomym ciałem Huttona i wchodzi po schodach do mieszkania Cohenów. Przez okno widzi uciekającego właściciela apteki, bez zastanowienia naciska spust i kula wystrzelona z Lugera przeszywa plecy wysokiego, masywnego mężczyzny. Ten siłą rozpędu robi jeszcze kilka kroków i spada z dachu twarzą w dół na chodnik. Andrew rozgląda się po mieszkaniu Cohenów, słyszy szmery dochodzące z jednej z szaf. Oddaje w jej kierunku trzy strzały, po czym otwiera drzwi, kryje się w niej Rose. Howard przystawia jej lufę pistoletu do głowy i oddaje strzał. Po chwili słyszy też dźwięki z sypialni. Gdy wchodzi do środka, Minnie Cohen trzyma w ręku słuchawkę telefonu i wybiera numer na policję. Celuje w twarz kobiety i naciska spust, po czym wychodzi z budynku nieświadomy tego, że w jednej z szaf kryje się 14-letni Charles. Chłopiec przeżyje masakrę tylko dlatego, że matka ukryła go w innym miejscu. Zupełnie przypadkiem przez River Road przejeżdża wtedy samochodem 24-letni Alvin Day. Mężczyzna, tak jak Howard, jest weteranem wojennym, a teraz pracuje jako instalator telewizji. Gdy zauważa zwłoki mężczyzny leżące w progu apteki na rogu, zwalnia, by sprawdzić, co się stało. Zaraz z budynku wychodzi Andrew, który podchodzi do auta od strony kierowcy, bez słowa podnosi pistolet i strzela przez szybę w twarz mężczyzny. Przechodzi na drugą stronę ulicy, w lokalu pod szyldem American Store, za ladą kryje się wtedy już kilka osób. Kierownik sklepu Earl Horner na szczęście zdążył zamknąć sklep, dzięki czemu ratuje życie swoim klientom. Howard dziurawi drewniane drzwi kilkoma strzałami, ale nikt w środku nie zostaje nawet ranny. Wtedy uwagę mordercy odwraca samochód, który zatrzymuje się na światłach tuż za jego plecami.
Za kierownicą siedzi 37-letnia Helen Wilson, na fotelu pasażera jej matka, 68-letnia Emma Matlack, a między nimi syn Helen, 9-letni John Wilson. Howard podchodzi do auta i trzykrotnie strzela. Obie kobiety umierają na miejscu, a chłopiec jest śmiertelnie ranny w szyję i umrze następnego dnia w szpitalu. Hałasy dochodzą też do uszu 2-letniego Thomasa Hamiltona, który z dziecięcą ciekawością podchodzi do okna na parterze, rozsuwa zasłony i wygląda na ulicę. Ruch firanki kątem oka rejestruje Howard i oddaje na oślep w tym kierunku pojedynczy strzał. Zbłąkana kula niestety trafia chłopca w głowę i ten umiera na miejscu na oczach swojej matki i brata, którzy też są w tym czasie w pokoju. Wtedy Andrew wchodzi do pralni przylegającej do domu Hamiltonów. Jej właściciele są małżeństwem od zaledwie miesiąca. W środku jest tylko 28-letnia Helga Zegrino, która kryje się na zapleczu. Nie ma za to jej męża, który wielokrotnie obrażał chłopaka. Świadkowie powiedzą później, że z wnętrza pralni słychać było krzyk kobiety, by Howard oszczędził jej życie. Ten jednak jest głuchy na błagania, dwukrotnie z bliska strzela do Helgi, po czym znowu wychodzi na ulicę. Tam oddaje kilka strzałów w stronę gapiów, większość z nich jest chybiona. Tylko jeden trafia 18-letniego Charlesa Petersona w nogę, jednak rana nie jest groźna, wyjdzie z tego cało. Joe Engel, właściciel baru po drugiej stronie ulicy, wbiega na piętro, wyciąga z szuflady pistolet Walter P-38 i strzela w stronę Howarda. Ten jednak szybko znika w wąskiej alejce między domami. Andrew przechodzi przez własne podwórko i idzie w stronę domu rodziny Herrich. W środku jest 36-letnia Madeleine i jej dwóch synów, 16-letni Armand i 15-letni Leroy. Howard wchodzi do domu bez trudu przez otwarte drzwi. W środku oddaje 3 strzały w kierunku kobiety. 2 z nich są niecelne, ale trzeci trafia ją w lewe ramię. Wtedy w obronie matki na strzelca rzuca się starszy z braci. Andrew bez trudu radzi sobie z nastolatkiem. Uderza go rękojeścią pistoletu w głowę i strzela do niego z bliska, również trafiając go w ramię. Zaraz po tym kieruje lufę Lugera w kierunku klatki piersiowej chłopaka i naciska spust. Zamiast wystrzału słychać jednak tylko kliknięcie. Magazynek jest pusty. Nie mija nawet 15 minut, a Howard wraca do domu, słysząc dźwięk zbliżających się policyjnych syren. W środku ma jeszcze całą masę broni i amunicji, ale nie odda już ani jednego wystrzału. Gdy policjanci zjawiają się na miejsce, jest już po wszystkim. Z okna na piętrze woła ich w panice Charles Cohen. Wskazuje im, gdzie ukrył się sprawca. Przy River Road w ciągu kilku chwil zjeżdżają się radiowozy z całej okolicy. Funkcjonariusze uzbrojeni w strzelby i karabiny maszynowe okrążają szczelnie cały budynek. Jest ich łącznie około 50. Nawołują z zabarykadowanego w mieszkaniu Howarda, by się poddał. Strzelają seriami w kierunku okna w jego pokoju. Wtedy ma miejsce bardzo nietypowa sytuacja. Philip Buxton, dziennikarz Camden Evening Courier, dowiaduje się o trwającej strzelaninie i wpada na pewien pomysł. Sięga z półki grubą książkę. Szybko udaje mu się odszukać nazwisko Andrew. Tuż po godzinie 10 w pokoju Howarda rozlega się dźwięk dzwoniącego telefonu. Chłopak zwleka się z łóżka i podnosi słuchawkę. Grzecznym, spokojnym głosem mówi: halo? Czy rozmawiam z Howardem? Pyta Buxton. Tak, Howard z tej strony. Z kim dokładnie chce pan rozmawiać? Odpowiada chłopak. Z Howardem Andrew, wyjaśnia dziennikarz, słysząc w tle dźwięki wystrzałów i tłuczonego szkła. Kim pan jest i czego pan chce? Pyta wciąż niewzruszonym głosem Howard. Jestem przyjacielem, chcę tylko wiedzieć, co oni ci robią, pyta Buxton. Cóż, oni na razie jeszcze nic mi nie zrobili, ale ja zrobiłem im dużo, odpowiada chłopak. Ilu zabiłeś? Pada kolejne pytanie. Jeszcze nie wiem, nie liczyłem, ale chyba zrobiłem dobry wynik. Dlaczego zabijasz tych ludzi? Dalej pyta Buxton. Nie wiem. Nie jestem w stanie teraz o tym mówić, jestem zajęty. Porozmawiamy później. Kilku koleżków właśnie tu po mnie idzie. Słyszy w słuchawce dziennikarz grzeczną odpowiedź przeplataną hukiem wystrzałów i zaraz po tym Howard rozłącza się. Mniej więcej w tym samym momencie po dachu werandy, z której niedawno spadł postrzelony Maurice Cohen, zakrada się jeden z policjantów i przez podziurowione kulami okno wrzuca do pokoju granat z gazem łzawiącym.
Z wnętrza mieszkania słychać wyraźne okej, poddaję się, już schodzę. I chwilę później w drzwiach pojawia się Howard z rękami w górze. Nie próbuje stawiać jakiegokolwiek oporu. Policjanci bez trudu skuwają mu ręce kajdankami i prowadzą do radiowozu. Wtedy jeden z funkcjonariuszy pyta się chłopaka, co jest z tobą nie tak, jesteś psycholem? No i ta nieuprzejmość bardzo nie podoba się Howardowi i oburzony odpowiada, nie jestem żadnym psycholem, z moim umysłem jest wszystko dobrze. 5 minut przed godziną 11 rozpoczyna się przesłuchanie. Przez 2 godziny prokurator Mitchell Cohen, niespokrewniony z zabitymi Cohenami, szczegółowo wypytuje Howarda o przebieg wydarzeń oraz motywację jego działania. Na samym początku Cohen mówi do chłopaka, tu cytat, jesteś aresztowany pod zarzutem zabicia 8 czy 9 osób, czy jesteś świadomy swojego czynu, ale Howard odpowiada spokojnie, zasługuję na wszystko, co mnie teraz spotka, powiem prawdę o wszystkim, co zrobiłem. Przesłuchanie kończy się około godziny 13, gdy jednak Andrew wstaje z krzesła. Widać na nim dużą plamę krwi. Szybko okazuje się, że Frank Engel trafił w cel, oddając strzał z mieszkania nad swoim barem, a kula trafiła chłopaka w lewy pośladek. Na Howardzie jednak nie zrobiło to żadnego wrażenia i przez następne kilka godzin nie dało po sobie w ogóle poznać, że cokolwiek go boli, czy choćby wywołuje minimalny dyskomfort. Mitchell Cohen powie później, że dopiero wtedy zrozumiał, że siedzący przed nim 28-latek musi być jakimś totalnym wariatem. Po przesłuchaniu Howard zostaje odwieziony do szpitala, gdzie zbadano jego ranę. Po wykonaniu zdjęcia rentgenowskiego okazuje się, że kula utkwiła w jego kości udowej. Lekarze decydują się pozostawić ją na miejscu. Przez następne 2 tygodnie morderca dochodzi do siebie w tym samym szpitalu, w którym znajdują się też jego ofiary. Te, którym oczywiście udało się ujść z życiem. W tym samym szpitalu umiera też 9-letni John Wilson. Ten, który został postrzelony w szyję w samochodzie. Tego samego dnia nieomal dochodzi do linczu, gdy jeden z członków rodziny chłopca próbuje wedrzeć się do sali, w której przebywa Andrew i tylko dlatego, że wejścia strzeże 2 policjantów, nie udaje mu się po prostu dokonać jakiegoś samosądu. Gdy Howard przebywa w szpitalu, zostaje przebadany też przez 5 lekarzy, którzy zostali powołani przez prokuratora, aby ocenić jego stan psychiczny. 28-latek cierpliwie rozmawia ze specjalistami i szczegółowo odpowiada na ich pytania. Ci oceniają inteligencję chłopaka jako ponadprzeciętną, a także notują, że nie wykazuje on jakichkolwiek oznak skruchy czy współczucia dla swoich ofiar. Jedyne, czego żałuje, to to, że wśród zabitych znalazły się też dzieci. Trochę tak jak James Holmes, ten ze strzelaniny w kinie w Aurorze. W ogóle widzę dużo podobieństw między nimi. Gdy jeden z lekarzy wprost zadaje mu pytanie, dlaczego zabił tylu swoich sąsiadów, ten ze spokojem odpowiada, tu cytat, to jest najsłynniejszy chyba cytat Howarda, zabiłbym ich nawet 1000, gdybym tylko miał tyle naboi. Przez następny miesiąc Howard zostaje poddany różnego rodzaju badaniom i testom, aż w końcu zostaje postawiona diagnoza. Lekarze twierdzą, że chłopak cierpi na tak zwane dementia precox, czyli po polsku się to nazywa otępienie wczesne. Jest to dementia precox typu mieszanego o cechach paranoicznych i katatonicznych. Obecnie termin ten nie jest w ogóle już używany, a już wtedy był stosowany do opisania jakiegoś takiego szerokiego wachlarza zaburzeń od spektrum autyzmu przez schizofrenię aż do depresji. Raport sporządzony przez specjalistów jednocześnie wskazuje, że Howard jest osobą niepoczytalną, przez co nie może być sądzony za swoje czyny. 6 października prokurator Cohen zwołuje konferencję prasową, podczas której upublicznia treść diagnozy i informuje opinię publiczną, że złoży do sądu wniosek o skierowanie sprawcy do placówki zamkniętej, zapewniając jednocześnie, że zrobi wszystko, by Andrew już nigdy nie wyszedł na wolność. Wkrótce Howard trafia do szpitala stanowego w Trenton na oddział o podwyższonym stopniu bezpieczeństwa. Przez cały swój pobyt jest wzorowym pacjentem, nie wdaje się w jakiekolwiek bójki czy konflikty z innymi, współpracuje z personelem i zachowuje czystość. Jednocześnie miewa epizody psychotyczne i paranoiczne, co również zostaje odnotowane w jego dokumentacji. Po upływie 30 lat w 1979 roku Howard wnosi o przeniesienie go na mniej restrykcyjny oddział szpitala.
Na początku władze dają na to zielone światło, ale gdy informacja ta staje się publiczna, decyzja zostaje cofnięta. Udaje się to dopiero w roku 1983, gdy Howard ma już 62 lata. Kilka lat później wnioskuje też o przeniesienie na oddział geriatryczny, co również spotyka się ze zgodą wymiaru sprawiedliwości. 19 października 2009 roku 88-letni Howard Unruh w szpitalu w Trenton umiera. Charles Cohen, który całe swoje życie poświęcił, by udowodnić poczytalność zabójcy jego rodziny, zmarł zaledwie miesiąc wcześniej. Został pochowany dwa dni po swojej śmierci, dokładnie w 60. rocznicę masakry przy River Road. Podczas 60-letniego pobytu w placówce Howard utrzymywał kontakt zarówno ze swoją matką, aż do jej śmierci w 1998 roku, jak i z Harrym Russellem, mężczyzną, który pewnego dnia napisał do niego list i tak nawiązali relacje. I była ona tak silna, że Harry wielokrotnie odwiedzał Howarda wraz ze swoją żoną, dziećmi, a nawet wnukiem. I wnuk traktował w ogóle Howarda, siwowłosego starszego pana, jak swojego dziadka. Na spotkaniu z małym Jonathanem Howard często przynosił książki dla dzieci, by móc je poczytać chłopcu. Podobno uwielbiał w ogóle, jak Harry przychodził ze swoim wnukiem. Do dzisiaj trudno jest tak naprawdę ustalić, jakie konkretne zaburzenia, na jakie konkretnie zaburzenia cierpiał Unruh. Wielu badaczy jest zdania, że nie była to schizofrenia, a powiedzmy wybuchowa mieszanka zespołu stresu pourazowego połączona z silnymi zaburzeniami osobowości. Prawdziwą ironią losu jest taki powiedzmy klamra spinająca tą całą historię i to jest wydarzenie z 14 lutego 2018 roku. Wtedy w liceum Marjorie Stoneman Douglas High School w Parkland na Florydzie 19-letni Nicholas Cruz przy użyciu broni maszynowej zabija w szkole 17 osób, a kolejnych 17 rani. No było to głośne wydarzenie, myślę, że wszyscy o tym słyszeli. Ze strzelaniny wychodzi cało Carly Novell, tylko dlatego, że podczas masakry ukryła się w szafie. Dokładnie w taki sam sposób, jak prawie 70 lat temu wcześniej jej dziadek Charles Cohen. I to koniec tej, myślę, strasznie smutnej historii. Jeśli chodzi o źródła, to są dostępne dwie książki na temat tej sprawy. Jedna wydana w ogóle całkiem niedawno i bardzo, bardzo ją polecam. Jest to książka Murder in the Neighborhood, której autorką jest Ellen Green. I w ogóle udało mi się skontaktować z panią Ellen Green, która mi bardzo dużo pomogła w przygotowaniu do tego odcinka. I wręcz jestem pod wrażeniem jej cierpliwości na jakieś w ogóle pytania dotyczące najmniejszych detali. Łącznie, nie będę już wspominał, to wręcz napawa mnie wstydem, ale cieszę się, że pani Green była tak miła i tak cierpliwa, że wymieniała ze mną wiadomości i odpowiadała na każde, nawet na najbardziej jakieś takie nieistotne i błahe pytanie, za co jestem ogromnie wdzięczny. Drugą książką jest książka Rampage Harolda Schechtera. Jest to taka, powiedzmy, bardziej w pigułce książka z takiej serii Bloodlands, zrobionej chyba dla Amazona specjalnie. Nie wiem, czy ona w ogóle wyszła w papierze, bo mam wrażenie, że tylko jest dostępna w e-booku. Więc przede wszystkim Murder in the Neighborhood. I to jest w ogóle książka napisana w sposób taki fabularyzowany, więc czyta się to naprawdę bardzo, bardzo dobrze. I jest to tak czasowo jakby trochę pomieszane, że jak dobry kryminał się to czyta i czyta się to też z perspektywy dziecka, które było świadkiem całej tej masakry. Jest dużo zdjęć, tradycyjnie zebrałem sporo zdjęć, zrobiłem mapkę, żebyście mogli sobie zobaczyć i mogły zobaczyć, jak to wyglądało to sąsiedztwo.
I to wszystko. No. Polecam, przede wszystkim polecam tę książkę. Jeśli ktoś chce się dowiedzieć więcej na temat tej sprawy, to przede wszystkim polecam książkę Ellen Green, bo jest naprawdę świetna. No jest tylko w języku angielskim, wyszła w ogóle niedawno, może się pojawi za jakiś czas w języku polskim, mam nadzieję, bo jest naprawdę, naprawdę świetna. Nie no, jak polecasz tak najbardziej, to trzeba tak, szczególnie, że widzę, to jakaś zażyła znajomość się narodziła. Może nie zażyła znajomość, ale po prostu... No bo tam zacząłeś mówić, że jakieś takie, wiesz, pytałeś się o różne durne rzeczy, to wiesz, zabrzmiało, jakbyś się pytał właśnie, jak ćmę bukszpanową, wiesz. Jak się pozbyć ćmy bukszpanowej. Rzeczy związane ze sprawą, ale po prostu czasami tak mam, że jakieś nawet najmniejsze detale czasami nie dają mi spokoju i miło było po prostu porozmawiać z osobą, która podobnie jest, powiedzmy, pasjonatem, tak? I można z nią pogadać. Naprawdę świetna książka, jak ktoś lubi czytać po angielsku, czyta po angielsku, to naprawdę Murder in the Neighborhood jest dostępne też na Amazonie w e-booku, więc warto. Naprawdę, naprawdę świetna książka. A teraz oczywiście... Słucham ciebie. Ja na dzisiejszy odcinek przygotowałem coś nietypowego i jest to ponownie historia, którą zainteresowałem się z uwagi na ostatnie bieżące wydarzenia. Jakby to połączenie będzie na końcu, ale to, co się aktualnie dzieje, gdzieś tam zapaliło mi w głowie pewną lampkę. A że jest to historia nie do końca znana w Polsce, głównie pewnie z tego powodu, że jakby nastąpiła poza naszymi granicami, to w bardzo odległych czasach, to myślę, że warto ją przypomnieć. I w ramach zapowiedzi, tak czasami mi się zdarzało opowiadać historię, kilka historii w trakcie mojej jednej historii, tak? Dwie historie na przykład, albo więcej, które gdzieś tam miały wspólny mianownik. No najczęściej w naszych historiach wspólnym mianownikiem jest jakaś śmierć. Tu się pojawi oczywiście też, ale w mojej historii, w moich historiach takim wspólnym mianownikiem będzie alkohol. Bardzo często też się pojawia, szczególnie w sprawach takich chłopanożeń, pewnie tego się spodziewasz. Zwłaszcza w twoich historiach, jak ten alkohol jest takim właśnie... To alkohol! Największa trucizna! No jest takim ważnym elementem, tak? Ale o dziwo nie będzie to historia o takich pijackich burdach, tak? W których się lubuje. Tak, ja bardzo jestem zdziwiony, tak? Że ty jeszcze nie opowiedziałeś żadnej historii, która aż tak bardzo ma gdzieś tam alkohol w swoim... No właśnie chyba nie. Spektrum jakby, wiesz, żeby zebrać to wszystko tylko tak fajnie. Ten Rasputin z Bronxu. A, no okej, okay. No dobra. Co w sumie alkohol go uratował rzekomo, nie? No ale takich typowo... Tak, to prawda. No nie. Ale to jest fajne, że mamy jakby inne historie, które nas jarają, tak? Ty na przykład lubisz Zodiaka, tak? Ja nie będę się na ten temat w ogóle wypowiadał. Dzisiaj przeniesiemy się do Londynu, na Tottenham Court Road w dniu 17 października 1814 roku. Żeby móc to sobie w głowie umiejscowić na mapie, Tottenham Court Road jest to jedna z głównych ulic w centralnym Londynie. Na skrzyżowaniu omawianej ulicy, czyli Tottenham Court Road i Oxford Street, znajduje się browar Horseshoe, a założony został już w 1764 roku. W latach 1786-1787 miał 11 miejsce pod kątem największej produkcji porterów ze wszystkich londyńskich browarów, produkując ówcześnie 40 279 baryłek rocznie. Wspominam tutaj o porterze, bo jest to rodzaj piwa od dawna w Wielkiej Brytanii uwielbiane. Sama nazwa pochodzi z słowa porter, które z angielskiego oznacza tragarz. Nie bez przyczyny Brytyjczycy są z niego dumni, w końcu to ich pomysł. Angielski porter wywodzi się z mieszanki trzech stylów piw typu ale, a powstało ono w 1730 roku. I służyło ono jako idealny napój dla klasy robotniczej, z uwagi głównie na fakt jakby w stosunku jakości do ceny, tak? No to jakby był takim, jak dla Polaka jest Hardnash Tatra, nie? Nie jest to kuflowe, ale nie jest to jeszcze piwo kraftowe, tak? Jest jakimś takim środkiem. Ale jest też właśnie porter bałtycki, nie? Który jest takim tak, polskim tylko specyfikiem. Akurat
portery zostały wymyślone właśnie tam. Mhm. One zdobyły sporo, jakby mocno gdzieś się wryły w tą wschodnią kulturę piwowarstwa, tak? Mhm. Tylko porter bałtycki jest, wiesz co, jest piwem dolnej fermentacji. On jest trochę inny niż ten brytyjski, tak? Ten zwykły. Dlatego on ma tam swoją nazwę portera bałtyckiego. Nie ma z nami tutaj Tomka Kopyry, który mógłby tutaj rozwinąć tę myśl. No wiesz, poza tym akurat jeszcze wtedy portery były o jeszcze większym woltażu. Teraz już się nawet kojarzy porter jednak. Ja też lubię portery sobie wypić, ale one raczej mają większy woltaż niż te zwykłe jakieś tam pilsy na przykład. Tak, są mocniejsze piwa. Tak. No ale tak w totalnym skrócie, jakby do ich ważenia jako słodu bazowego używa się słodu jasnego, a barwę uzyskuje przez dodatek słodu ciemnego, takiego palonego, karmelowego. Dlatego one mają taki specyficzny kolor, tak? Specyficzną barwę. Naprawdę smaczne rzeczy, aż się, wiesz, ślinka leci, siurek się podnosi, nie? Cytując klasyka, no bo naprawdę portery rzeczywiście, a Polacy są świetni, jeżeli chodzi o porter bałtycki właśnie. Tak, naprawdę tak. To wiele browarów zdobywa spore nagrody na różnych właśnie spotkaniach, gdzieś tam konkursach, jeżeli chodzi o właśnie produkcję tego piwa. No ale wracając do historii, pod koniec 1809 roku browar ten, o którym wspominałem, czyli jakby w wolnym tłumaczeniu Podkowa, tak? Może tak będzie łatwiej, został przejęty przez Henry'ego Maxa, który był wspólnikiem jednego z największych londyńskich browarników porterowych, czyli browaru Griffin. Tego samego, w którym jego ojciec, czyli ojciec Henry'ego, jako współwłaściciel skonstruował największą kadzie w Londynie, zdolną pomieścić 20 tysięcy hektolitrów piwa. Było to spowodowane tym, iż piwa były kuparzowane, czyli mieszane jakby stare partie z nowymi partiami, czyli to, co gdzieś tam się wyleżało, było mieszane z tymi świeżymi. No i dlatego, żeby zwiększać produkcję, trzeba było powiększać kadzie tak naprawdę, czyli one były totalnie wielkich rozmiarów, tak? Można powiedzieć, że niewyobrażalne rozmiary wielu kadzi. Ta, w której majstrował ojciec Henry'ego, otworzona w roku 1790, miała 10 metrów wysokości i 30 szerokości, czyli można sobie to wyobrazić, jak ogromne to było. No i jak popularny był wówczas porter, popularne właśnie było to kuparzowanie i te ogromne kadzie, taki wykupionym browarze o nazwie właśnie Podkowa. Zaczęto robić wszystko zgodnie z tradycją i sztuką. Henry, inspirując się dużą kadzią ojca, skonstruował drewnianą wersję wysoką na 22 stopy, czyli to jest około 6,7 metra. Zdolną pomieścić 18 tysięcy hektolitrów piwa. Kadź oczywiście była zabezpieczona dookoła żelaznymi opaskami, z których taka jedna ważyła niebagatela 700 kg i to była jedna z mniejszych opasek, tak? Jedna z mniejszych miała 700 kg. Większość miała około tony, czyli taka jedna żelazna opaska miała około tony. Dnia 17 października 1814 roku George Creek, wieloletni pracownik ważelni, od 17 lat w firmie, a od ponad 6 lat przy samym procesie ważenia i kadziach, tradycyjnie stawił się w robocie i dokonał analizy procesu ważenia i stanu kadzi. W to poniedziałkowe popołudnie odpadła jedna z dużych żelaznych obręczy kadzi, czyli ta, o której wspomniałem, ta najmniejsza, ważąca zaledwie 700 kg. Która to zsunęła się z obrysu kadzi i końcowo pękła. Jakby kto gdzieś tam teraz pracuje, to często ma te szkolenia z BHP, tak? To raczej może się zapalić lampka, że coś nie do końca gra, jeżeli taka ogromna, ogromna obręcz pęknie. No ale nie miał tego na myśli George, bo uznał, że jest wszystko w porządku, no bo już wcześniej takie sytuacje miały miejsce i to dużo większe obręcze pękały. Było to podobno kilka tak naprawdę rocznie, czyli dwie albo trzy pękały każdego roku. Dlatego George postanowił napisać tylko krótką notkę o konieczności naprawienia tej obręczy i wrócił do swoich zadań. Samych tych obręczy było 29, więc co by tam tu się przejmować taką jedną i to jeszcze najmniejszą. George trzymał list w ręku, aby wysłać go panu Youngowi, który był konstruktorem, około w pół do piątej wieczorem, czyli około godziny po padnięciu obręczy. Stał w pomieszczeniu obok, gdy nagle usłyszał donośny odgłos trzasku. Od razu po jego usłyszeniu pobiegł do magazynu, gdzie znajdowały się kadzie i napotkał go przerażający widok. Brodził po pomieszczeniu, jakby w
piwie do kolan. Jedna strona domu o wysokości około 8 metrów ze znaczną częścią dachu leżała w ruinie. W środku pomieszczenia zauważył pod gruzami własnego brata, wyciąganego spod ruin przez współpracowników. Okazało się, że to pobieżne traktowanie obręczy, sunięcie tej mniejszej spowodowało w końcu kulminację, przez którą doszło do pęknięcia większych obręczy, wywołując około 4-metrową falę piwa, która zniszczyła 8-metrową ścianę grubą na około 2,5 cegły i zalała ulicę Londynu. Siła, jakby, tak jak widać, była niewyobrażalna, skoro udało jej się zburzyć mur obiektu, więc również też automatycznie naruszyła inne kadzie, które też dodały jakby swoje hektolitry, tak, do tej ogromnej fali tego piwnego tsunami, tak można powiedzieć. No pewnie jakiś Janusz mógł sobie zażartować, że szkoda, że to wiesz, że to nie u mnie na wiosce się nie wydarzyło. No ale niestety takie rzeczy, wiesz, to przyjemne to są co najwyżej w serialu gdzieś Świat według kiepskich, nie? To mogłoby się wydarzyć, a jednak tu to pokazuje, jak bardzo ta siła tego browaru, tak, który tam wypłynął na ulicę Londynu, była niszczycielska. Także równowartość około 2,5 miliona kufli Portera wylała się po ulicach Londynu, niszcząc oprócz budynku browaru dwa domy oraz uszkadzając kolejne. Był to czas, w którym nie mieszkano, tak nazwijmy, w najlepszych rezydencjach. Wiele osób spędzało swój czas w piwnicach budynków, bo i sam Londyn jako miasto nie było jakby tak potężne i bogate ludnościowo, co teraz. To wpłynęło na fakt, że kilka osób nie dało rady się uratować i zginęło, topiąc się w piwie. The Morning Post opisywał scenę katastrofy jako ogromną masę ruin. Otaczająca scena spustoszenia przedstawia najbardziej okropny i przerażający wygląd, równy temu, który może spowodować pożar lub trzęsienie ziemi. Fala alkoholu przebijając się przez jedną ze ścian browaru zabiła nastoletniego suszącego w sąsiednim pubie Tavistock Arms. Stąd ta fala rozlała się na Great Russell Street i wypełniając piwnice i niszcząc domy. Pozostałe ofiary zginęły na New Street, małej, ale gęsto zatłoczonej alejce na tyłach browaru. Byli w wieku od 3 do 63 lat. W jednym przykładowo znajdowała się matka i córka, i matka tak jakby zginęła bezpośrednio gdzieś tam pod tym nurtem piwa, który wdarł się przez okno. Natomiast córkę porwał ten cały prąd, ten cały nurt, wyrwał ją z mieszkania i utopiła się po uderzeniu w ścianę. Ponadto zmarły 4 osoby czuwające nad trumną zmarłego dziecka. Oczywiście wiele osób, te wszystkie osoby znajdowały się w piwnicach najczęściej, no bo z racji tego, że wiele osób tam w ogóle mieszkało w ówczesnym czasie po piwnicach, dlatego tak jakby tak wiele ofiar było spowodowane właśnie tą powodzią. I tak, jeżeli chodzi o bilans tej tragedii, to wyniósł on 8 ofiar śmiertelnych, w tym Eleanor Cooper, 14 lat, służąca pana Richarda House'a, który w tym momencie tylko po prostu zmywał naczynia. Mary, mężatka wieku 30 lat, Thomas Mary, lat 3, syn Mary z byłego małżeństwa, Hannah Benfield, wieku 4 lat i 4 miesięcy, uduszona pod wodą, Sarah Bates, wieku 3 lat i 5 miesięcy, Anne Saville, wieku 60 lat, Elizabeth Smith, mężatka wieku 27 lat i Catherine Butler, wdowa, lat 63. Wiele osób z samego browaru trafiło do szpitala z ciężkimi obrażeniami, jednak udało im się wszystkim wyjść z tego obronną ręką. Jak łatwo się domyślić, po całym zdarzeniu ludzie jakby wybiegli na ulicę z miskami, wiadrami i wszystkim innym, co można jakby wlać ten złoty trunek. Chociaż w tym przypadku bardziej, no skoro Porter to ciemny trunek, tak. Jakby i ten cały szał korzystania z alkoholu na ulicy doprowadził najprawdopodobniej do wielu kolejnych śmierci, już wynikających bezpośrednio z zatrucia alkoholem. Było ich podobno bardzo dużo, ale jakby źródła podają, wskazują jakby pewniaka tylko jedną osobę, tak? Czyli jest jakby jako pewniak jest tylko jedna osoba, która zginęła, ale przewiduje się, że najprawdopodobniej dużo więcej. Jakby no ciężko zachować umiar, jak masz tyle alkoholu na zewnątrz, no ale ten alkohol też był pomieszany, tak? Z gruzami, z różnymi rzeczami, więc no nie do końca. Ja bym chyba był chętny spożyć cokolwiek by tam płynęło, choćby tam płynęły najlepsze rzeczy świata. Bożków. Jakby Bożków na przykład. No to już by, no to może na Bożkowem się skusił akurat. Browar w tym wypadku tracił 10% rocznej produkcji piwa. Straty przy takim optymistycznym scenariuszu na dzisiejsze wyniosły około 66 milionów funtów.
Właściciel browaru nie został uznany winnym tego, co się stało. I tu czytając werdykt, można się trochę poczuć jak w Polsce, no bo sędzia stwierdził, że była to wola Boża. No. Więc tak to zostało wytłumaczone. Co by nie mówić, jednak jakby ta moralność właściciela jednak trochę go ruszyła i zajął się finansowaniem pogrzebów osób, które w tej tragedii straciły życie. Sam browar, pomimo wielu problemów finansowych i balansowania na granicy bankructwa spowodowanej tą londyńską powodzią piwną, funkcjonował na tym Tottenham Court Road nieprzerwanie do 1921 roku. Później przestał już jakby odpowiadać wizualnie temu, jak powinna wyglądać ta część miasta i został jakby trochę karnie przeniesiony. Ostatecznie jego funkcjonowanie zostało wstrzymane w 1961 roku. I tutaj można by skończyć historię, jednak przy tego typu tragediach warto wgłębić się jakby w historię samego miejsca, a to akurat może być czytane też jako miejsce przeklęte, które często jak gdzieś się wydarzy jakaś tragedia, no to patrzy się gdzieś tam przez historię danego miejsca, jak wiele osób mogło ponieść śmierć albo jakieś obrażenia w związku jakby z tym miejscem. I tak na przykład w piątek 3 maja 1844 roku George Smith, kominiarz, który został zatrudniony do czyszczenia silnika parowego w warzelni. Po zakończeniu pracy przypadkowo dotknąć miał szybko wracającego się koła, gdzie jakby zgodnie z prawami fizyki został dosyć szybko tam wciągnięty i doszło do oderwania jego kończyn oraz głowy, które odpadły totalnie w innych kierunkach. Chłopak miał zaledwie 17 lat. W sobotę 20 października 1849 roku Harvey Thompson, zajmujący się ładowaniem wózka zbożowego w tym rowerze, podczas wyrównowania zboża nagle dostał ataku epilepsji. Robotnicy na górze nieświadomi dalej mielili ziarno, a mężczyzna był całkowicie zakryty. Po jakimś czasie zostali oni zaalarmowani, jednak zdecydowanie za późno i kosłucha zawitała do browaru po raz kolejny. 17 marca 1840 roku John Caleb w trakcie pracy został zmiażdżony przez inny pojazd, przez co konieczne było amputowanie mu obu nóg. 16 marca 1981 roku Henry Dunfield, lat 36, rozładował worki ze słodem w browarze, kiedy kilka worków nagle oderwało się od łańcuchów podczas ściągania do browaru z wagonu i spadło na niego, miażdżąc go w tak przeraźliwy sposób, że złamał większość żeber. Został przeniesiony do szpitala Middlesex, gdzie zmarł. W piątek 8 października 1915 roku Robert Dickinson, lat 51, piwowar mieszkający w Islington, przez 2 tygodnie skarżył się na bóle głowy, którym przypisywał właśnie wyziewy kadzi. We wtorek wszedł do pustej kadzi i nagle zaczął się trząść i upadł na kolana. Po jego wyciągnięciu okazało się, że zmarł. Brygadzista wyjaśnił, że później okazało się, że zawór w kadzi był otwarty i świeże piwo wlatywało do niego, gdy Dickinson wszedł do kadzi. Nie powinno tak być, bo stwierdzono, że na dnie kadzi znajdowała się pewna ilość osadu, a świeże piwo było w stanie aktywnej fermentacji, wyrzucając opary kwasu węglowego, które udusiły Dickinsona, a ten cierpiał na chorobę serca, więc skończyło się to niestety zgonem. Nie była to jedyna historia, w której alkohol i jego fale grały ogromną rolę i doprowadziły do tragedii, ale przed tą kolejną historią taka mała wstawka z Bydgoszczy, której pewnie się spodziewasz, o czym będzie. Będzie to wstawka o pewnej legendzie, która rzeczywiście podobno miała miejsce w latach 70., kiedy też piwo jakby grało ogromną rolę, ale tutaj bardziej ze szczęśliwym zakończeniem. Bo podobnież w mieszkaniach przy ulicy Toruńskiej w Bydgoszczy zamiast wody z kranów lało się piwo. I to podobno nie byle jakie, bo tam to był chyba Kujawiak. Albo... Tak, to znaczy no to były browary Kujawiak. Browary Kujawiak, no więc spodziewamy się, że to był Kujawiak. Najbardziej podoba mi się ten scenariusz, że było to spowodowane pewnym urwisem, śmieszkiem, tak? Że pracującym w browarze, który podłączył odpływy piwa do miejskich wodociągów. I ta legenda mi się najbardziej podoba. No, podobno oficjalna wersja jest taka, że zostały zakupione jakieś tam wirówki szwedzkie, które gdzieś oddzielały drożdże od piwa i trzeba było je czyścić, tak? I wymieniać czyścić te talerze, więc zostało jakby browary zostały podłączone do miejskich wodociągów, a że ciśnienie było za niskie, no to nagle tam to piwko się nie trafiło. Stety trafiło do wodociągów i podobno ludzie myli samochody nagle piwkiem. Okazało się, że wiesz, że pranko robione piwkiem. Tak, tak, tak. No to jest w ogóle taka dość znana, w ogóle fajna legenda bydgoska. W ogóle to jest świetna legenda. Zazwyczaj takie legendy są nudne, te wszystkie o jakichś
Matce Boskiej, która broniła murów miasta, tak jak legendy chełmińskie. A tutaj to jest taka fajna, sympatyczna legenda. To jest taka sympatyczna legenda. Podobno miała miejsce rzeczywiście, czy tak? Tak, i podobno faktycznie tak. Podobno faktycznie to miało miejsce, bo nawet są artykuły w gazetach, nie? Ale są artykuły w gazetach i podobno w tamtych czasach to się bardzo rozniosło echem po całym świecie tak naprawdę. Mhm. Czytałem, że gdzieś w Afryce doszło do jakichś tam protestów, że w Bydgoszczy leje się, tam gdzieś w Polsce, gdzieś leje się z kranów, a my nie możemy w sklepie kupić piwka, nie? Jakieś takie rzeczy. No a to, i wiesz, to nie jakie byle jakie piwko, no bo Kujawiak to bardzo dobry alkohol, tak? Tak. Bardzo szanujemy w ogóle browary bydgoskie. Świeć Panie nad duszą browarów bydgoskich. Niestety już nie funkcjonują. No niestety to jest... zostały... Przejęte chyba przez Żywca, tak? Te browary, które były tam... na Babiej Wsi, no to no. Tam już nic nie ma, nie? To no znaczy nie. Są ruiny. A zostało, to znaczy to piwo bydgoskie, które teraz jest robione, to ono dopiero od niedawna, nawet brałem udział w akcji crowdfundingowej, która ale tam reaktywowała ten... Wiesz, ale tam była kwestia tego na początku wieku aktualnego, że chyba to browary zostały wykupione przez Żywca. Wiesz, akurat duże koncerny mają to do siebie, że lubią wykupywać te mniejsze i je po prostu zaorać. No, obecnie chyba taka sytuacja jest w... Koszalinie? Browary Koszalin. Tak, tak. Jest podobna sytuacja. No, na szczęście teraz powoli te mniejsze browary gdzieś tam są dostrzegane przez ludzi i jakby mają rzeczywiście branie, tak? Że ludzie są chętni, żeby kupować craftowe piwa, no ale przez długi czas było tak, że po prostu te wielkie koncerny kupowały małe browary, mówiły, ej, okej, wszystko będzie dobrze, będziecie pracować, fajnie, poklepane po plecach. Tak. A później jest kopniak w dupę, zaorane strasznie wszystko. Smutne. Strasznie smutne, no przecież też w Grudziądzu były browary, te browary grudziąckie, to tak zwana Mocna Dziewiątka chyba, czy jak to się nazywa? Nie, ale bydgoskie naprawdę miały, bydgoskie było, to nie był taki totalnie regionalny, jakby, to nie był mały browar, tak? Nazwijmy go to nie, tak, to, nie, były, no, to był ogromny, duży, nie? Duży, oczywiście, że tak. No, smutne, acz sama, powiedzmy, legenda, czy historia podobno piwie, to... które rzekomo przez pół dnia płynęło z bydgoskich kranów, jest bardzo, Czytałem wywiad z ówczesnym prezesem browarów, no to mówi, że to było pół godziny, tak? Czytałem też gdzieś, że pół dnia, tak? No. Raczej to było podobno przez pół godziny rzeczywiście, no kto zdążył ogarnąć, to podobno miał wanny pełne browaru. No piękna historia. No. Piękne to musiało być czasem. No bardzo, bardzo, bardzo się cieszę, że mogłem tam gdzieś tu wpluść taką historię, która ma szczęśliwe zakończenie. No, nikt smutny po tej całej historii nie był, że akurat mógł sobie kąpiel taką piwną zrobić, albo że tam, nie wiem, samochód został piwem wymyty, no to później można było coś wykombinować, no, zwykłą wodą zmyć, ale co zapaszek został, to został. No i tak szybciutko od Londynu przez Bydgoszcz przeniesiemy się jeszcze na chwilę do Glasgow. Tam w 1825 roku powstała destylarnia Loch Katrine, zajmująca się produkcją whisky Adelphi. Jesteśmy sobie w stanie teraz takową nabyć drogą kupna. No ale jak to jest z Wisconsin? Kupisz tak naprawdę za 90 zł, kupisz za 1090, nie? Tej samej marki. No ale już jakby to nie jest to samo, bo od 1993 roku produkowana jest już w destylarni Ardenmuchan, a nie w miejscu, o którym jakby będzie ta kolejna historia, bo sama destylarnia Loch Katrine została zamknięta w 1907 roku, więc nie jest to samo, tak jak wspominaliśmy teraz o piwku. Znajdowała się ona w dzielnicy Gorbals w Glasgow, gdzie aktualnie znajduje się centralny meczet. Wczesnym rankiem 21 listopada 1906 roku jedna z ogromnych kadzi bez większych zapowiedzi zawaliła się, uwalniając ogromną ilość gorącej whisky. Kadź mieściła około 50 tysięcy galonów cieczy i znajdowała się na najwyższym piętrze budynku, gdzie jakby jeden galon wynosi, no nie wiem, trochę poniżej 4 litrów, więc to można sobie od razu gdzieś unaocznić. Napierająca siła whisky zebrała ze sobą kolejne dwie kadzie i zalała cały obszar destylarni, kończąc na piwnicy, gdzie znajdowała się składownia odpadów słodowych. Razem fala whisky miała objętość około 150 tysięcy galonów.
taka wielkość jakby nie ograniczyła się tylko do budynku, w którym znajdowała się Kadzia, a wypłynęła na ulicę. Na ulicy na zewnątrz kilku służących z wozami czekało, aby zebrać zboże na pasze dla bydła. Uderzyła w nich fala gorącego trunku, rzucając ludzi i konie na ulicę, gdzie walczyli po pas w alkoholowej mieszance. Gdy do tej mieszanki dodano jeszcze wodę, powódź zmieniła się jakby w taką konsystencję trochę płynnego kleju. Policja szybko przybyła na miejsce zdarzenia, ratując dwie osoby, Davida Simpsona i Williama O'Hare, którzy byli w piwnicy, kiedy potok porwał ich na ulicę. Moc gorącej mieszanki whisky była tak duża, że podobno jednemu mężczyźnie dosłownie wyżarło połowę ubrania. Jedyną ofiarą śmiertelną był James Ballantyne, co jest dość smutnym absurdem, patrząc na nazwisko. A był to służący na farmie, no zwykły po prostu farmer, tak? Ale to nazwisko rzeczywiście jest dość absurdalne, jak sobie pomyślisz o tym, że to jest jednak, a zapisuje się to rzeczywiście tak samo jak pewna marka, bardzo znana marka tego typu alkoholi. Doznał on ciężkich obrażeń wewnętrznych i zmarł wkrótce po przyjęciu do izby chorych. Można sobie tylko wyobrazić, jakie sceny się tam działy, gdy taka fala uderzała w kolejne elementy budowli miasta. Ruchoma płynna masa uderzała w piekarnię, znajdującą się na tyłach gorzelni. Część wyposażenia piekarni wymyła totalnie i po podłodze wszystko tak naprawdę pływało. I w końcu nawet zawaliły się schody. Czterech mężczyzn uwięzionych na górze musiało wyskoczyć z okien, aby uciec. Wielu miało ogromny problem wydostać się spod nurtu z uwagi na kleistość substancji. Starsza kobieta Mary Ann Doran siedziała w swojej kuchni, gdy potężna fala whisky, wody, cegieł i gruzu zalała jej pokój. Przy próbie wyjścia przez okno w końcu udało się uciec przez drzwi, jednak jakby ledwo tak naprawdę uszła z życiem. Także jakby to wszystko pokazuje, że tylko jedna ofiara śmiertelna jakby wydaje się sporym szczęściem w nieszczęściu tak naprawdę, gdy usłyszy się i wyobrazi tak naprawdę, co tam się wydarzyło. Jeżeli chodzi o inne historię. Można by tu na przykład powiedzieć o wielkiej powodzi Melasy z Bostonu, ale to jest jakby historia tak naprawdę na cały odcinek, więc nie będziemy o tym wspominać. W samym Glasgow doszło do pożaru jednego z magazynów alkoholowych w 1960 roku, w których to dosłownie miliony litrów płonącego rumu i whisky pochłonęło życie co najmniej 19 osób. Także dwie takie duże alkoholowe tragedie i katastrofy jak na jedno miasto to dość sporo. A dzisiejszy odcinek zakończymy tylko pokrótce historią z innego kontynentu, Australii, a dokładniej Bundaberg, czyli miasta nad rzeką Barnett w Queensland, gdzie znajduje się destylarnia rumu o takiej samej nazwie jak samo miasto. Pewnego listopadowego wieczoru 1936 roku w to miejsce uderzył piorun i doszło do pożaru. Wewnątrz znajdowały się 63 kadzie, każda po około 10 tysięcy galonów łatwopalnego rumu i innych alkoholi, które stanowiły tak naprawdę paliwo dla ognia. Beczki eksplodowały, a tłum ludzi zebrał się, by oglądać ogromny płomień. Cudem nie było żadnych zgonów ani większych obrażeń wśród ludzi, którzy pracowali w gorzelni, ale były ofiary śmiertelne wśród dzikich zwierząt w rzece Barnett. Płonący rum przedostał się do rzeki i pokrył wodę od brzegu do brzegu tak naprawdę niebieskim płomieniem. Następnego dnia brzegi rzeki były pełne martwych ryb. Były łososie, rekiny i dwusfuntowe, czyli ponad 90-kilogramowe gropery. Podobno każdy stół w dzielnicy uginał się pod ciężarem obiadu z ryb marynowanych w rumie. To tak nawiasem chciałem tak naprawdę nawiązać do tej całej sytuacji, pamiętając, że podobno jest jeszcze ta oferta miliona złotych dla osoby, która wskaże ewentualnego sprawcę, wiesz, świętych ryb w Odrze, więc może jak słyszałem tyle tych wszystkich możliwości, coś nam mogło wydarzyć, to może rzeczywiście gdzieś tam też ten rum się dostał do Odry i jakby co to mówiłem ja, Kamil, no nie gadaj. Jakby ten milion jeszcze tam był do przytulenia. No to jest strasznie, strasznie smutna historia. I te twoje historie oczywiście też. Ale ta historia z Odrą jest strasznie, strasznie przykra i właśnie chyba faktycznie wciąż nie wiadomo, co tak naprawdę się wydarzyło. Wiadomo jedynie, że reakcja była jakaś taka totalnie spóźniona i wiadomo tyle, że wiele ryb tak naprawdę no poszło, wiesz. No, i nie nadają się raczej do spożycia. Do spożycia raczej nie. Wiesz, raczej te ryby,
ryby marynowane w rumie to jeszcze można, nie? Tak no. Jeszcze można sobie wyobrazić, ale, no. Ale już takie ryby marynowane nie wiadomo w czym. To raczej nie. To raczej nie. W ogóle historii takich związanych gdzieś tam z alkoholem to było masa tak naprawdę. Najczęściej to były pożary, rzeczywiście pożary bardzo często. Same powodzie rzeczywiście to są takie dwie główne tak naprawdę historie gdzieś tam związane z tymi powodziami. Jeżeli ktoś to jest tam jest zainteresowany takimi rzeczami, to znajdzie tego ogrom tak naprawdę. Sama historia o powodzi piwnej w Londynie, no to jest opisana w wielu książkach. Tak naprawdę prawie każda książka opisująca w ogóle browarnictwo w Wielkiej Brytanii ma gdzieś tam swój rozdział odnośnie tej historii, tak? I jakby tam wiele osób się przekrzykuje odnośnie tego, czy rzeczywiście tam doszło do jakiegoś szału tych ludzi, którzy z tymi miskami biegali i to piwo gdzieś tam, wiesz, zabierali w te miski, wanny, nie wiadomo co, żeby sobie trochę do domu zabrać. Niektórzy mówią, że rzeczywiście podobno społeczeństwo Londynu było takie na zasadzie, okej, zostawiamy to wszystko, jesteśmy grzeczni, nie robimy tutaj burdy, nie? Są różne tak naprawdę. Zdania są podzielone. Tak, zdania są, jeden rabin powie tak, drugi rabin powie nie, więc wydaje mi się, że co do samej historii jakby to nie ma większego znaczenia, tak? Jak się tam ludzie zachowywali. Mhm. Na pewno jakaś tam część zachowywała się nie do końca, skoro gdzieś tam doszło do śmierci związanych po prostu z zbyt dużym jakby spożyciem alkoholu. Znaczy też takie zachowanie byłoby, no, może trzeba brać też poprawkę na czasy, w których to miało miejsce. Znaczy trzeba brać poprawkę na czasy i brać poprawkę to na... Ale byłoby to jakimś totalnym absurdem, zbieranie piwa z ulicy i picie go z jakichś kałuż i tak dalej. No wiesz, znaczy to jest kwestia taka, że tam naprawdę było ogrom tego. To nie było tak, że to były kałuże dosłownie, nie? No bo jeżeli fala sama browaru ma 4,5 metra, nie? Która ci wypływa, możesz sobie wyobrazić, ile tego jest. Szczególnie, że większość jej się tak naprawdę zebrało w takich wąskich uliczkach. Poza tym kwestia jest taka, że to była wtedy bardzo robotnicza dzielnica, tak? Teren bardzo taki robotniczy. Dlatego też porter tam miał bardzo, jakby był bardzo popularny. No dlatego wydaje mi się, że jeżeli gdzieś tam były to osoby gdzieś dookoła, które hajsem nie rzucały na lewo i prawo, no to może gdzieś ten do tej miski jednej tam stara może pozwoliła staremu trochę, wiesz, przelać. O ile o bydgoskiej sytuacji z piwem, które można było sobie nalać prosto z kranu w łazience, to słyszałem. O tyle słyszałem o tym, co wspomniałeś, o tej powodzi melasy. I nawet trochę czytałem na ten temat. To jest faktycznie bardzo ciekawa historia i kiedyś można... Tak, tylko tam jest, to jest rzeczywiście taka na cały odcinek tak naprawdę dla poświęcenia. Tak. I tam faktycznie to była poważna tragedia. Nie? Tak. No ciężko to właśnie tak ubrać jako jedną z wielu historii, tak, bo ona jest bardzo, bardzo rozległa. I też dość szczegółowo, tak. Opisana i ten. Jest to bardzo, bardzo ciekawa historia. Może kiedyś wróci u nas. A jeśli chodzi, szczerze mówiąc, o tą piwną powódź w Londynie, czy powódź whisky w Glasgow, to o tym nie słyszałem. Jest to bardzo, bardzo ciekawe. Ale nie zazdroszczę, no to znaczy to nie jest coś, myślę, o ile piwo z kranu w Bydgoszczy, to jeszcze gdzieś tam, chociaż wtedy pewnie też te wodociągi nie były najlepsze, chociaż teraz podobno Bydgoszcz ma bardzo dobrą wodę w kranach i nadaje się ona do picia i w ogóle w Bydgoszczy jest bardzo czysta woda. Może wtedy aż taka czysta nie była, ale no... Powiedzmy. No, ciekawa legenda, no ale też raczej jak rzeczywiście piwo zostało wlane gdzieś do wodociągu, no to raczej jakieś się to tam wymieszało, tak jakby czysty, nie spodziewałem się, że czysty browar normalnie się lał z tych kranów, nie? Znaczy to jest taka historia typu właśnie świat według kiepskich, nie? Żeby trochę, to leciało tak. Tak, to znaczy no zależy, może faktycznie coś takiego było, trudno powiedzieć jaka intensywność tego była, nie? To znaczy czy to po prostu jakiś
woda lekko zabarwiona piwem i można było poczuć lekko smak piwka, czy czyste piwo. Było kiedyś takie piwo chyba w Lidlu, nazywał się Deep i ono miało gdzieś z 2% czy 1.5%. I o Jezus Maria, było straszne, tak rozwodnione, o Boże. No to może właśnie coś takiego. Może właśnie coś takiego leciało z kranów w Bydgoszczy. Nie sprawdzimy tego. No chociaż może żyją świadkowie i mogą się wypowiedzieć i pamiętają smak tego piwa. No tak, no lata 70. no to mogą żyć, nie? Jeżeli chodzi o samą powódź w Londynie, no to bardzo ciężko. No to zdecydowanie. To zdecydowanie ciężko. Zdecydowanie może być problem z odnalezieniem świadków. Ale jeśli chodzi o bydgoską powódź piwną, to może ktoś z naszych słuchaczy pamięta, albo nie wiem, ktoś z jego rodziny opowiadał o tym, jak się raczył kujawiakiem prosto z kranu w kiblu. Może są jakieś takie zdjęcia, wiesz, jak niektórzy, wiesz, wędkarze na przykład ze swoją rybą, tak, prezentują tak, się tak, do tak, zdjęcia no. na Instagramie, to może ktoś sobie w latach 70. zrobił zdjęcie z wanną. Teraz pierwsze co, to byś wyjął telefon i nagrał i stawił na YouTube'a, nie? Nie, no TikToka jakbyś nakręcił, no. kurde. A wtedy widzisz, wtedy był problem z tym. Dobra, no bardzo, bardzo ciekawe historie, zdjęcia, źródła, różne inne rzeczy znajdziecie na naszych social mediach, na Instagramie i na Facebooku, a my żegnamy się z wami i do następnego. Cześć. Podziękowania dla patronów. Bardzo dziękujemy tym, którzy zaufali nam i postanowili wesprzeć nas większymi kwotami. Dziękujemy Kendiemu, Monice Szałek, Paulinie Zieleń, Marcie Singh, Annie Polak, Annie Hardin, Annie Grajewskiej, Skwierczykowi, Pawłowi Jaroszowi, Marcie Lelit, Sandrze Staszewskiej, Monice Rogalskiej, Basi Michejdzie, Asi Szwałek, Anicie Gasior, Monice Wróż, Monice Kołacińskiej. Bardzo wam dziękujemy.